MadiBadi Hour, 24 odcinek. Dzisiaj moim gościem jest Oswald Rodrigo Pereira, Polak, Portugalczyk, urodzony w Belgii, ultramaratończyk, filmowiec wysokogórski, nie mówię o sobie wspinacz, ale ja powiem, że wspinacz, himalaista oraz wielbiciel psów ze schroniska. Zapraszam do słuchania tego odcinka, który zaczął się dość nietypowo. Słuchasz Muddy Body Hour? Ja się nazywam Ment, a to jest mój autorski podcast, w którym rozmawiam ze swoimi gośćmi o wszystkim, o czym chcę mówić. Zapraszam co dwa tygodnie, w środę o 18 na Tuba FM oraz na platformy streamingowe. Będę też bardzo szczęśliwy, jeśli ocenisz mój podcast. Im wyżej, tym fajniej. Miłego słuchania. Cześć z tej strony Ment, a to jest podcast Muddy Body Hour. Nie, tam jest chyba jakaś niemiecka i tam są takie właśnie piór. Tam okay. Może one nie są no, ale nie są najsmaczniejsze, dlatego że są właśnie takie piór. No to spoko, to też się dowiaduje w takim razie czegoś, chociaż ja właśnie kiedyś jak z dietetyk rozmawiałem yy, w kontekście gdzieś tam właśnie wyników celiaki, to no jak jej pokazałam skład chleba, który jem bezglutenowego, no to po prostu załamała ręce, no bo powiedzmy że no. to jest jakby no chemia tak naprawdę, ale jakby w przypadku celiaki, no nie masz za bardzo wyjścia. Nie A no? co się wtedy dzieje? Z celiakią. Wiesz co? W moim przypadku to jest tak naprawdę, to jest bardzo długa historia, bo ja najpierw w ogóle miałem zdiagnozowany stan przedbiałaczkowy. W sensie zespół, jak? Mononukleozę miałeś, może? Nie, zespół melo, mielodysplastyczny, czy jakoś tak to się nazywa. No i generalnie to była taka diagnoza, z którą żyłem parę lat i po prostu przestałem brać leki, bo stwierdziłem, tak. że y, jakby wolę nie brać tych leków niż rujnować swoje zdrowie, a na tym polegała ta kuracja. I po paru latach, bo po prostu miałem tak niskie wyniki hemoglobiny, że wyszli z założenia, że mam chorobę szpiku kostnego. No i przejawiało się to głównie w tym, więc w moim przypadku po prostu te kosmki jelitowe nie absorbują w ogóle minerałów jakichś na wartości odżywczych z pokarmu, więc tak naprawdę tak jakbym nie jadł, a to powoduje, że z kolei te kosmki jelitowe jakby zwalczają to, co zjadasz i tak naprawdę zabierz swoje jelita, więc jeżeli tego nie odkryjesz, no to po prostu umierasz, no bo bez jelit nie jesteś w stanie funkcjonować. jak to odkryłeś? E, tak naprawdę odkryłem przez jakąś morfologię podstawową. To jest no, mega zapawna historia i o, nie by można było pod, naprawdę zaufać mi, bo nie by można było podcast nagrać bo babka, której wynajmowałam mieszkanie nie? na no nie. poważnie, no nie. pracowała w laboratorium, które prowadziło badania leków, zanim je wypuszczono na rynek. No i kiedyś mi powiedziała, że jest taka właśnie, zatrudniają osoby do testów tych leków, na zasadzie ktoś tam bierze, ktoś bierze placebo, jakby sprawdzają, jakby jak się zachowuje organizm, nie ja powiedziała przy okazji, jakby płacąć tam, nie wiem, stysiaka, a masz jeszcze jakieś tam przekrojowe badania całego organizmu. I to był rok 2009. Poszedłem na te badania, będąc przekonany, że jestem okazem zdrowia, i zadzwoniła do mnie zaalarmowana pielęgniarka, że jakby nie mogę. Uczestniczyć w tym projekcie, a generalnie to powinienem jakby zbadać się, bo jakby są bardzo niepokojące wyniki, właśnie hemoglobiny. I zacząłem się badać, przez pół roku nie byli w stanie odkryć, co to jest. Gastroskopię, USG, jakiś to wszelaki. Totalnym przypadkiem, tak. ponieważ baba, u której wynajmowałeś tak. mieszkanie, pracowała w laboratorium. Tak. I w końcu poszedłem do hematologa, który mm, no zrobił mi tak naprawdę biopsję, tak biopsję. No, pobranie szpiku kosnego, nie? I też tak na zasadzie pytam, tu kiedy to pobranie? Mówi, no teraz. Ja tak, okej, okay. myślałem, że to jest jakieś takie badanie skomplikowane. Mówi, nie, tak po prostu wiercamy ci się, wiesz, w klatkę piersiową i wyciągamy szpikę, tego. Tak. Bolało? Bolało. No i najlepsze było to, jakby sposób, jak został potraktowany, bo tydzień później, jak przyszedł na omówienie wyników, zapytał mnie, czy wiem, kim była Agata Mruz. Hmm, czyli ta, ta siatkarka, i zresztą dzisiaj, jak tutaj właśnie zaparkowałem, to przypomniałam się, że tutaj ją ostatni raz widziałem żywą przed tym budynkiem, bo nagrywałem z nią wywiad. No i ona, no, wysoka siatkarka, ja wzrostu swojego i po prostu jak była jakaś taka przebitka zrobiona z mikrofonem, wyglądało to dość komicznie. Natomiast dopingowała mnie cały czas podczas yy, tej jej choroby. Bo przypomnisz, ona, była ona artycz... miała Miała właśnie ten zespół dysplastyczny yy, I to jest takie coś, co jak się nie wyleczy, to jest właśnie ciężka choroba szpiku kosnego. Jak się to nie wyleczy, no to yy, po prostu przeradza się w to, w białaczkę. I ona miała Ej, to, taki. To, to, tak naprawdę dostałeś jakieś tam drugie życie dzięki tej kobiecie. I yy, to, kiedy to było? Ile to było lat temu? To był 2009 rok. Dostałeś Natomiast... jej bombonierkę albo Mercy. Yy, nie, to zazwyczaj z właściciela mieszkania, które się wynajmuje, pod końcem zawsze jakiś <grym grym> Ale Pozdrawiam, okay. <grym> słucha. Eee, nie, ale historia generalnie jest taka, że a propos tego, jak ja tym rós, że jakoś nie mogę. Po prostu nagrałam ją za dwa razy w życiu i tyle. To był nasz kontakt, ale pamiętam, no bo tam była taka historia, że ona miała do wyboru, jeżeli urodzi córkę, to jakby wie, że nie ma szansy na przeżycie, ale stwierdziła, że chce urodzić. Jakby zmarła po prostu podczas porodu. I jakieś trzy lata później z Hanią Lis robiłem materiał o kobietach, bohaterkach na Dzień Kobiet. Nagrywaliśmy różne postaci kobiet, ale też między innymi wdowca, Pagacie rusz I jak przyszedł z tą swoją córeczką, ja tak wow, że w ogóle już chodzi, ile ma lat, i tak dalej. Mówi, no tam ma urodziny za miesiąc. Ja mówi, którego? On mówi, 4 kwietnia. Ja mówię, to jest moja data urodzin, też, nie? I wyobraź sobie, że mija tam, nie wiem, pół roku. Idę do tego aż mam ciarki teraz. Idę wow, do tego hematologa, i on mnie pyta, czy wie pan Kim Błaga mróz? Mówię, no wiem. On mówi, no to ma pan to samo. Jak... Ej, to jest jakiś Fajny, kosmos. Fajny sposób to są na te momenty, kiedy wierzysz w to, że jest coś więcej niż to, co widać. Ale jest jeszcze więcej, bo. I to jeszcze e... było też w wywiad w budynku, w budynku, w którym się znajdujemy. Tak. To się nagrywa? Ja się boję teraz, <laughs> że mi coś jest. Nie, to myślę, że tu wiesz... To może głupi żart, ale ee, wow. Ale ta historia ma jeszcze kontynuację, ponieważ no jakby sposób, w jaki została ta, ta choroba, no nie był zbyt miły, no ale dostałem jakieś tam leczenie sterydami e, z żelazem, bardzo mocnymi, które w sumie zrujnowały mi zdrowie. Miałem po prostu jakieś straszne bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy z cerą, ze wszystkim praktycznie. I po paru miesiącach dowiedziałam się, że y, jak poszedłem po kolejne leki, że ten lekarz miał wypadek, więc lekarz, który mnie przyjął, powiedział, że y, no, musi zająć się mną ktoś inny, więc jakby zaczynamy znów proces jakby leczenia, musimy zrobić te wyniki od zera. Tak powiedziałam, dobra, no to przejdę za tydzień, nigdy, więc już tam nie poszedłem. I po trzech latach opowiedziałam tę historię. I usłyszałam właśnie na zasadzie, no dobra, i co z tym zrobiłeś? Ja mówię, no, że, no, że nic, że po prostu jakby żyje i tyle. No więc gdzieś tam moja była dziewczyna właśnie warła na mnie presję, żeby zacząć jednak na nowo to badać. No i gdzieś tam na przestrzeni, nie wiem, kolejnego pół roku, kolejnych badań wyszło na to, że to jest celiakia. I w styczniu 2017 roku. była e, pokłosiem leczenia tamtej choroby? Ciężko ona to ocenić, się z tego, że Ciężko to ocenić ci. ale chyba nie, bo jak poszedłem do kolejnej hematologii, i zaniosłem tam te wyniki, to po pierwsze była w szoku, że można było na podstawie tamtych wyników tak daleko idące wnioski jakby nieprawidłowe wyciągnąć, a po drugie, że ten lekarz wyciągnął takie wnioski, bo jest bardzo znanym specjalistą. A najlepsze jest to, że w 2017 roku, czyli 8 lat po tych mhm. wydarzeniach, byłem w górach stołowych, po półmaratonie w schronisku siedzieliśmy sobie tam z kilkoma kumplami gadaliśmy. Ja akurat zwolniam się z pracy w mediach i namawiam nieznajom, żeby lecieć do Chile. Ja mówię, że nie, że tam staruszką teraz robota, nie jakby planuje jakieś wypady do Ameryki Południowej. Wyciągnął laptopa, pokazuje jakieś zdjęcia z poprzednich wyjazdów. No i mówię, pięknie, pięknie, na tym zdjęciu rozbity samochód. Mówię, a co to, jakiś wypadek mieliście? No, słuchaj, był z nami taki lekarz z Warszawy, hematolog. Nie. I generalnie było tak, że nie, nie, ja prowadziłem nie, nie, nie. całą drogę, on się uparł, że chce prowadzić fragment, i to akurat była tam, nie wiem, atakama, czy jakiś fragment pustynny. I mówię kilka minut później wypadek dachowaliśmy, Ja mówię... Nie, naprawdę... Nie chcę mówić nazwiska, ale jak, bo jak powiedział nazwisko. Ja ale mówię, ten lekarz żyje? Nie wiem, nie wiem. Te czy przeżył ale wypadek. Ale to, jest, I to, to jest... jest takie koło, które trwało 8 lat. Tak. I, i w 2017 roku okazuje się w, wiesz, w schronisku w pasterce w górach stołowych, że gość, którego poznałem, który w ogóle spowodował, że później pojechałam na k zimą. Uczestniczył w wypadku samochodowym z lekarzem, który ci lekarza, wykrył chorobę, którą która przez przypadek w odkryłeś dzięki kobiecie, u której wynajmowałeś mieszkanie na Racławickiej. Tak. To będzie lit y, reklamujący ten podcast. Ale, e, a pojechałeś do tego Chile? Nie, nie. Nie, no nie miałem czasu. Ale Szkam pojechałeś roboty. później z tym człowiekiem na K2? Nie do końca z nim, ale tak naprawdę on był moim takim, można powiedzieć, punktem kontaktowym właśnie z Polskim Związkiem Alpinizmu. Jak zapytałam się, czy jest opcja, żeby poleciał dziennikarz, bo byłem przekonany, że jedzie paru dziennikarzy. Okazało się, że nikt, i w sumie jakoś tam jego rekomendacja spowodowała, że gdzieś tam te drzwi się dla mnie otworzyły. Nie to jest, bo zaczęliśmy podcast bez początku, ale jesteśmy już w jego środku. W sumie już kończymy. No nie, 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 tu jeszcze jest dużo do, do przegadania. To ile czasu zajęło Ci to leczenie i w którym momencie Ci się włączyło, nie wiem, ten Gogins style, że ja kurwa, mimo wszystko będę robił. To, co chce, a nawet więcej. W sensie, bo chyba włącza się w którymś momencie tak, taka złość, nie? Na tak. ten swój los, na to zdrowie, na nie wiem, czy astmę też już wtedy miałeś, ale jednak trochę tego się nazbierało. No, astma tak naprawdę od dziecka, więc można powiedzieć, że już od. Y Teraz zmienię głos, bo wiem, że już jest to nagrywany, przepraszam. <noise> Postaram się mówić naturalnie. A ty jesteś żołnierzem Budelin? Budelin Novolizer? czy jakiś taki inny z czas? Nie? Nie, ale tak wiem, że jak już, tak samo jak przychodzę na portugalski, to wiem, że mój głos brzmi inaczej. Zwracając do, do pytania. No astma tak naprawdę już było od dziecka i można powiedzieć, że towarzyszy mi przez całe życie, chociaż na pewno wykształciłem w sobie jakąś taką wolę przetrwania przezwyciężenia tego i jakby to, że astmatek uprawia sport jakby no nie jest niczym nowym, natomiast myślę, że jeżeli ktoś by mnie zobaczył jako dziecko po prostu podpiętego do kroplówki czy po kontakcie minutowym z kotem jadącym na sygnale, pod tlenem i z gdzieś tam wbitymi węflonami do szpitala, no to by się zdziwił, jakby później zobaczył, że jestem na wierzchołku ośmiotysięcznika. tysięcznika. Natomiast, tak naprawdę, wracając do tej historii, z tym właśnie najpierw zdiagnozowanym niewłaściwie chorobą, chorobą szpiku kostnego, no to ja się czułem wyśmienicie i tak naprawdę dopiero w momencie, jak dostałem tą diagnozę i zacząłem się leczyć, zacząłem się czuć źle. Mhm. Jakby. No nie jestem specjalistą medycznym, natomiast jakby większość jakby też rozumiem, że, że terapii przy takich ciężkich chorobach, które mogą doprowadzić na przykład w moim przypadku do ostrej białaczki, no po prostu leczenie jest bardzo bolesne. Natomiast problem był taki, że przede wszystkim to mnie wybiło zupełnie z rytmu jakoś tam zawodowego, życiowego i czułem się bardzo źle. I na początku samo jeżdżenie na badania, nie wiem, dwa, trzy razy w tygodniu na czczo, później prostu do pracy i, i to wszystko... ci tygodnia jakoś rozbija. Tak, on, tak? Że byłem to przemęczony, właśnie. a później leczenie spowodowało, no po prostu te leki miały jakieś skutki uboczne, między innymi właśnie jakieś takie bóle migrenowe, z którymi nigdy nie miałem problemu, więc myślę, że no brałem to po prostu do czasu zakończenia pierwszego opakowania, więc nie wiem, może że to było jakieś dwa miesiące. No i tyle. I po prostu jak poszedłem po kolejną dawkę leków, okazało się, że jakby ktoś inny musiałby mm -hmm. na nowo jakby przeanalizować i przejść cały ten etap. Ze mną że że kraj jest niewarta świeczki. A jak... lekarz był w Chile? Tak. Na moje szczęście. Poleciał do Chile, więc w sumie też pewnie wcześniej przepisał mi to. Czasem jak myślę o tym, nawet jak teraz o tym mówiłem, tak myślałem, a może już mam jakieś zachwiania, jakieś halucynacje, bo jakby te historie są tak niewiarygodne. Ale to mnie też jakby całe życie po prostu pokazuje, że nic się nie dzieje przypadkowo, i e, tak naprawdę, e, no, przed chwilą chodziliśmy do studia, przez chwilę rozmawiałam o biegu na e, Majdan, czyli Warszawa, kijów, taka sztafeta 800 km, który startowało 28 osób. Na tym biegu poznałam Tomka Smokowskiego, którego później spotkałam na Agricoli. E, podczas treningu na Grykoli powiedział mi, że leci na maraton do Walencji. W sumie stwierdziłem, że polecę z nim. Lecieliśmy z lotniska w Modlinie. Lot został odwołany. Przywieźli nas autokarem na lotnisko Chopina i w autokarze jadącym z lotniska w Modlinie na lotnisko Chopina znalazłem książkę w którą przeczytałem w trakcie lotu, zostawiłem <gry> dla kolejnej osoby i ta książka spowodowała, że zacząłem interesować się górami wysokimi. Więc jakby. To była książka. To była książka o takiej wyprawie na podstawie której powstał film fabularny Everest i książka akurat Beka Wedersa, czyli gościa, który no tam po prostu spędził biwakując jedną noc i odmroził sobie ręce i kawałek twarzy. Książka zupełnie jakby nie trafiła do mojego gustu, bo była taka bardzo no nawet już nie pamiętam do końca jaka, ale w dużej mierze przeżywająca gdzieś tam to, co się wydarzyło po wyprawie z jego życiem osobistym. Powiedziałbym, że taka nie chcę powiedzieć, że uduchowiona, bo to by trochę źle mnie świadczyło, że szukałem tam raczej jakiegoś mięsa czy sensacji. Natomiast bardziej była o tym, jakby, jak ta tragedia w górach spowodowała, że jego życie rodzinne na nowo gdzieś tam odżyło, no bo yy, po prostu gość, który już po prostu leży w śniegu, odmraża się i myśli o śmierci, pewnie na nowo gdzieś tam przewartościowuje swoje życie. Natomiast wtedy... Ada Smokowska, żona Tomka, powiedziała mi, że jeżeli spodobała ci się ta książka, mówię, że nie. Ona mówi, to przeczytaj książkę Krakauera, mhm. ehm, Który Wszystko jest za Everest. Który też uważany za jednego z ojca turystyki. Tak, i książka, i książka jest niewiarygodna, jest bestsellerem, natomiast y, opisuje wyprawę jakby z perspektywy właśnie no, mhm. super pisarza, super reportażysty. Dosyć wścibskiego i często nachalnego, nie wiem czy też miałeś takie wrażenie jak czytałeś. Właśnie ale, miałem, miałem takie wrażenie. I że i... tak na miejscu niektórych, którzy są na wyprawie i może nie mają takiej empatii jak normalnie w życiu, to tak się prosił nieraz, żeby go To prawda. Wstrząsnąć. Więc... Gdzieś tam po prostu wiedziony ciekawością, jakąś taką, nie wiem, życiową czy dziennikarską, zdałam, że muszę przeczytać jeszcze książkę Bukrijewa, czyli tego wspinacza, który tak naprawdę wychodził po kolei jakby bez dodatkowego tlenu i ratował yy, kolejne osoby, właśnie podczas tej wyprawy. I ta książka Bukrijewa yy, jest napisana bardzo ciężką, w sensie to są tak naprawdę transkrypcje rozmów nagranych na magnetofon, jego po rosyjsku tłumaczone na angielski, później mam wrażenie, że tłumaczenie na polski. Też nie jest jakoś tak wybitne. Więc książka przemęczona, ale hmm. która przedstawia obraz tej wyprawy z zupełnie innej perspektywy. Czyli takiego topornego gościa, który średnio się wysławia, jest może trochę arogancki, a na pewno aspołeczny, ale wtedy, kiedy trzeba było, fakt, że wspinał się bez dodatkowego tlenu, spowodował, że właśnie wychodził po kolei w nocy po uczestników i swojej wyprawy, i drugiej wyprawy komercyjnej, którzy gdzieś tam po prostu zamarzali po kolei w nocy. Ja jeszcze pamiętam, on był tym bohaterem. No można powiedzieć, że jednym z negatywnych, jakby negatywnych. w tym filmie trochę też tak jest chyba przedstawiony. czekaj, tam był jeszcze Włoch i Holender? Bo już mi się mylą wyprawy. Tam było generalnie tak, że był Nowozelandczyk, Amerykanin i był Rob Hall chyba Nowozelandczyk i Scott Fisher Amerykanin. Z K2 jakąś wyprawą, też już trochę tych książek przemieliłem i... W każdym razie to się tak. Ale, ty może bardziej kojarzysz ludzi, nazwiska, ale jak się czyta, wiesz. Ale tak naprawdę powtarzają się pewne schematy zachowań, tak? Czyli tak, po tak, prostu tak. jadą tam ludzie, tak jak powiedziałeś, właśnie ktoś, kto no, na pewno pięknie pisze i jest super reportażystą, i jakby pisze po tej wyprawie, no, książkę, która jak dla mnie jest najlepszą książką wysokogórską. Tylko ta książka po prostu manipuluje fakty. Faktami. I ja uznałem, że po prostu, jeżeli mamy jedną wyprawę, no to jakby są pewne obiektywne zdarzenia, i są trzy książki, jedna powiedzmy już jest jakby napisana post factum, I jakby dotyczy czegoś innego, a dwie pozostałe książki zupełnie inne. W innym zwierciadle przedstawiają niektórych bohaterów wydarzenia, i tak myślałem, jakby, co tam się dzieje jakby w górach. Jakby, A to spowodowało, to... że właśnie ty poczułeś ten głód taki reporterski, tak. e, gdzieś tam zakiełkowało, że ja chcę być trochę takim Krakauer-Erem, ale tym dobrym, który zobaczy, jak jest i pokaże, jak to wygląda. Rzeczywiście, miałeś bardziej w tym taką sportową potrzebę dla siebie, czy taką reporterską, dokumentującą. Ja wam pokażę jak jest. To jeszcze nie był ten moment, bo jakby no to był czasy, że coś tam sobie biegałem, nie, nie wiem, maraton wtedy w Walencji chyba w 3 godziny 7 minut, więc no w miarę szybko, ale jakby w ogóle nie myślałem o górach. Jakby dla mnie w ogóle, a propos też tej sztafety właśnie Warszawa-Kijów, to było tak, że tam było sporo biegaczy górskich, jak mówili o tempie, w jakim biegają w górach, ja mówię, przecież to nie jest bieganie, to jest jakiś marszobieg. Jakby rzeczywiście, no w górach nie da się biec, nie wiem, no tempem takim, jakim się biegnie hmm. maraton uliczny. Natomiast tak naprawdę... Jakby przyczynkiem do tego, żebym pomyślał rzeczywiście reportersko o Górach Wysokich, była inna książka. Też zupełnie można powiedzieć przypadkowo gdzieś tam się znalazła w moim życiu. Mianowicie, i tutaj będzie drugi wątek, właśnie książkowy. Było tak, że w 2000, powiedzmy to, był chyba 15 rok. Właśnie gdzieś tam wchodząc powoli w literaturę wysokogórską, znajoma z pracy pożyczyła mi książkę O Brud Piku, napisaną przez Hugo Badera. Mhm. O tragedii na Brood Piku z 2013 roku. To tak w dużym skrócie mhm. wyszło czterech wspinaczy. Pierwsze zimowe wejście na Brod i dwóch wspinaczy w drodze zejściowej zmarło po prostu z wycieńczenia. No i to była książka, to była w ogóle wyprawa, o której no bardzo dużo się mówiło w mediach, jakby opinia publiczna oczywiście oceniła, że skoro wchodzą cztery osoby, to wszyscy powinni razem zejść tak dalej. Jakby zupełnie um, opinie no nieprzystające do realiów tego, co się dzieje na 8 tysiącach metrów bez dodatkowego tlenu, a w ogóle zimą to już jakby naprawdę ciężko jest. Zrozumieć i poczuć. Nie to, ma tam racjonalizmu. Tak, nie ma. Um, no i było tak, że ja akurat przeczytałem tę książkę i taki poczułem jakąś bliskość z tą w ogóle historią tego brudpika, mimo że tak naprawdę dopiero zacząłem. No, biegałem już trochę, ale nawet w górach nie biegałem. I pamiętam, że kończę tę książkę i mówię, gdzieś widziałem, bardzo bliska była mi wtedy postać Tomka Kowalskiego, bo ta książka w dużej mierze opowiada o historii jego rodziców i e, ówczesnej dziewczyny czy narzeczonej, która pojechała po prostu do, do base Campu w momencie, kiedy poszukiwali jego ciała. I pamiętam, że skończyłem tę książkę i mówię, gdzieś chyba migdało mi, że jest y, jakiś bieg imienia Tomka Kowalskiego. I dwa dni wcześniej kupiłem pismo biegowe o górach, gdzie w ogóle jakby te góry mnie nie interesowały biegowo, ale znajomi zaczynali z takim magazynem, mieli w pałacu, podczas jakichś tam targów, mody, outdooru i tak dalej, wystawili tę książkę. Mówię, dobra, pomogę im, bo ruszałem z tym biznesem, kupię jedno to takie czasopismo i tylko przewertowałem, bo fajne fotografie. I skojarzyłem, że tam jest reklama tego biegu i mówię, kurczę, muszę tam powiedzieć". I patrzę, że organizuje to w ogóle ta dziewczyna, ta właśnie partnerka Tomka Kowalskiego z tej wyprawy. I mówię swojej wczesnej partnerce, że słuchaj, ja czuję, że muszę tam powiedzieć. Muszę zadzwonić do tej dziewczyny i powiedzieć, że coś mi mówi, żeby tam być. Mówi, nie no przestań, Oswald, no, tam biegasz może 10 kilometrów, sobie, nie wiem, po pętli falenickiej, a gdzie tam 50 kilometrów teraz w karkonoszach, zimą pobiegniesz. I rzeczywiście ten racjonalizm gdzieś tam spowodował, że dobra, jak uspokoiłem się trochę. I tu pojawia się postać mojego późniejszego trenera, Piotra Hercoga, który tydzień później wygrał maraton na jeziorze Bajkał. I jako po prostu wtedy dziennikarz zadzwoniłem do niego, nagraliśmy wypowiedź przez telefon i później jego menedżer, czy tam przyjaciel, który zresztą później jest tym, który w Chile miał wypadek razem z hmm. tamtym doktorem. Hmm, hmm, hmm powiedział mi, słuchaj, a w ogóle widzimy się za tydzień w Karkonoszach, ja mówię, ale jak to, mówi, no bo jest ten bieg Tomka Kowalskiego, nie chcesz wystartować, ja mówię, no stary, no chciałbym, jakby myślałam o tym wczoraj, czy tam tydzień temu, no ale tam nie ma pakietów, jakby to jest mega ciężki bieg, 50 kilometrów, zima, marzec, mówi, nie, to jak chcesz, to jakby pomogę ci tam się dostać, bo jakby to są moje znajome, może przy okazji coś by zrobił z tego jakąś zajawkę dla mediów, Mówię, dobra. No i okazało się tydzień później, że stanąłem na linii startu, kończyłem ten bieg, poznałem właśnie rodzinę Tomka Kowalskiego i przenosimy się teraz może jakieś trzy lata później, znów jestem na tym biegu i kupiłem książkę, która jest zapiskiem bloga Tomka Kowalskiego, który jeździł po całym świecie, pracował, jak już odłożył pieniądze podróżowe do kolejnego kraju i tak po prostu cały świat przejechał. I kupiłem tę książkę. Przez pół roku nie mogłem się za nią zabrać. I w 2017 roku, na przełomie chyba października, listopada, poleciałem na Jamajkę na półmaraton. I siedząc na plaży na Jamajce, czytałem tę książkę. I jak czytałem tę książkę, zmysłowiłem sobie, że jest wyprawa zimowa na K2 Wielka Narodowa Polska i że chcę jako reporter tam pojechać. I tak naprawdę cały ten po prostu nie wiem wszystkie te wydarzenia które w mojej głowie po prostu tworzą się w jakąś taką naturalną sekwencję a czasem też mógł powiedzieć że po prostu wymyślam że jakby to jest, jest niemożliwe jakby no nie wymyśliłbyś takiego scenariusza gdzie w autobusie znajdujesz książkę jesteś na targach modowych kupujesz jakieś czasopismo jakby to się wszystko miesza natomiast jakby ja też zawsze wychodzę z założenia że no, nauczyłem się czytać znaki może na jakimś takim meta poziomie. Że... bo ich nie blokujesz, tylko pozwalasz im wejść jakby do swojego życia i pokierować. To jest też bardzo fajne. Taki buddyzm tobie widzę. Może być taki. Wiesz, ja też nie chcę tak określać jakąś religią konkretną, natomiast myślę, że po prostu Ale jest to takie... pewna wrażliwość otwarcia, jakaś tak, świadomość tego, że po prostu. Na, na nowe, też jakby wpuszczanie nowego, to jest bardzo fajne. Więc reasumując, tylko, że wróciłem z tej Jamajki i, yy, no właśnie zapytałem w Polskim Związku Alpinizmu, czy, czy może jedzie jakiś reporter czy dziennikarz, no bo... Najpierw pomyślałam, że pewnie cały tabun dziennikarzy chce jechać, no bo to taka wielka wyprawa. A później pomyślałem, że z kolei żaden dziennikarz nie jest na tyle zwariowany i też jakby przygotowany fizycznie, żeby uczestniczyć w czymś takim. Oczywiście wtedy chodziło tylko o dotarcie do bazy. No i dowiedziałam się, że nikt nie leci, i zaproponowałam to u siebie w redakcji. No zostałem wyśmiany, że zapomnij w ogóle stare tutaj są jakby obowiązki na miejscu. Zimowe igrzyska w Pjongczangu, a gdzie tam na kanwa wrócisz jakby w forku plastikowym, zajmie się swoją robotą, dopiero co wrócisz z Jamajki. Mhm. E, więc co tam w głowie? Kolejne wakacje. Mówię, że nie wakacje, ale naprawdę chciałbym pojechać na wydarzenie historyczne i też było tak, że przez większość swojego życia dziennikarskiego chciałem być korespondentem wojennym, ponieważ wchodzimy z założenia, że jakby opowiadanie o tym, co się dzieje z pierwszej linii frontu, gdzie jakby sam jesteś wystawiony na to, co się może wydarzyć, a nie siedzisz w ciepłym studiu i opowiadasz o jakichś abstrakcyjnych wydarzeniach. Jak my że... teraz? Na przykład, ale wiesz, <laughs> można powiedzieć, że ja w tym mrozie uczestniczyłem. Ty też jesteś tak ciepło ubrany, więc poza tym przyjechałeś na rowerze, więc wiesz, co to zimno. Oj, lubię zimno. No ja lubię ciepło właśnie tylko, no ale to jakby paradoks. Natomiast, że ta forma, wydawała mi się taką najczystszą formą dziennikarstwa, że po prostu nie jesteś zdany na żadne depesze prasowe, na żadne przekaźniki. Po prostu uczestniczysz w tym, jakby widzisz to, co się dzieje i o tym opowiadasz, tak? W żaden sposób nie manipulujesz tą informacją, po prostu, okej, okay, no wiadomo, że przy konfliktach zbrojnych, no często jakby sytuacje nie są do końca jakby jednowymiarowe i, i czarno-białe, ale tak naprawdę jakby, no ryzykujesz w jakiś sposób, tak? Więc dwa razy miałem lecieć do Afganistanu, dwa razy z różnych tam względów, o których już teraz nie będę opowiadać, bo, bo nie mam tyle czasu, ale stwierdziłem, że może wojna nie jest dla mnie i z kolei właśnie później wpadłem na pomysł tego Pakistanu. K2 to jest synonim wojny w twojej głowie. Nie, ale. W sensie, że Krakauer poznaje Wojtka Jagielskiego i gdzieś tam w tej głowie spełnia twoją wizję, że chcesz być blisko niebezpieczeństwa. Powiedziałbym, że nie jest to synonim wojny, ale synonim pierwszej linii frontu, tak? Czyli na zasadzie jesteś przy tych wydarzeniach i, i ja pamiętam nawet, że tak zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens brać kamerę, bo pomyślałem, przecież tam nawet nic się pewnie nie da nagrać. Jest tak zimno, że nawet jak zrobię tam jedno zdjęcie, uda się przesłać do Polski, no to to będzie na wagę złota. Oczywiście technologia tak postępuje, że już teraz praktycznie ludzie mogą, nie wiem, na żywo transmitować swoje wejście na ośmiotysięczniki. No a właśnie przed. Ja będę ci się jednak wtrącał, żeby po popraw... jakieś. Żeby z jedno pytanie, z jedno ze swoich pytań, które chciałem zadać, żebym zadał. Czy przed tą pierwszą wyprawą, gdzieś mamy 2017-2018 jest wyprawa, e, jakoś wybitnie się przygotowywałeś, albo mm, oglądałeś tutoriale na YouTubie, jak się filmuje na ośmiotysięczniku, i tak dalej, i tak dalej. W sensie, kto ci, kto cię do tego przygotował? Do filmowania, czy do, tak, do bycia tam... Nie, do filmowania do... M, myślę o tym właśnie aspekcie zawodowym, w sensie, że jednak nosisz te rzeczy, musisz je wyjmować w określonych warunkach, przy określonym wietrze, że to musi działać i tak dalej, i tak dalej. To pierwsza osoba, z którą rozmawiałem, to Budarek Darek Załuski, który jest no, najbardziej utytułowanym filmowcem górskim w Polsce i, no, jest tak, tak, tak naprawdę legendą po prostu filmu górskiego i on wtedy jechał na tą wyprawę jako filmowiec. A ponieważ y, jego córka jest y, koleżanką mojej starszej siostry, to po prostu gdzieś tam się skontaktowałem. Trochę podpytałem, też czułem taki no, lekki dyskomfort, bo czułem, że mogę być trochę jego rywalem tam nagle, chociaż oczywiście, jak kamera, to pierwszy raz w ogóle w życiu na oczy, na oczy widziałem taką, w sensie, że ja nią będę operować. On był z ramienia. Mm... On jechał z ramienia Polskiego Związku Alpinizmu, tak? Jakby realizował jest TVP właśnie. Info. Tak, y, ja wtedy z TVP Sport. Natomiast jakby no moją redakcją można powiedzieć rodzinną było wtedy TVP Sport, natomiast tak naprawdę no jakby, dla całej telewizji polskiej robiłem wtedy materiały, bo no w sumie jak już okazało się, że jednak wymogłem, na, że chcę tam lecieć, no takby no wszystkie redakcje telewizji Polskiej były zaangażowane, nie wiem, pytanie na śniadanie po info Teleexpress, TVP Sport. Natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że no taką kluczową osobą w tych przygotowaniach był i zresztą jest do dzisiaj e, mój brat Izak, który, e, no po prostu kupiłem kamerę, pojechałem do niego w przeddzień wylotu, mówię, dobra Izak, pokaż mi w ogóle, kto się włącza. To było te... tak? Tak. W sensie, no ty nie byłeś wcześniej operatorem w, w nie stacji, i... tylko pracowałeś po drugiej stronie. Tak, no prowadziłem tam jakiegoś bloga biegowego, więc wiedziałem, jakby jak operować kamerką jakąś taką do filmów akcji natomiast no biorąc pod uwagę, że jakby no tak naprawdę miałem cały warsztat dziennikarski tylko po drugiej stronie, no czyli tak, na... tak, 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 tak. tak naprawdę na zasadzie staję, opowiadam i, i merytorycznie jestem w stanie to udźwignąć, natomiast e, no tak naprawdę tam to nawet... Głęboka nie wiem, woda w sumie. Jest. Bardzo głęboka, szczególnie, że no nagle filmowanie po prostu w minus 30, minus 35 stopniach mm, no i jak Pomyślę sobie o swoim pierwszym reportażu właśnie ówczesnym, no to jest mi wstyd po prostu jakby za, za to, jak to wyglądało. Natomiast jakby to był też pierwszy mój reportaż i też wychodziłem z założenia, że jakby no no muszę być tam trochę hybrydą, tak, czyli jednocześnie operatorem i jednocześnie no, tym dziennikarzem zadającym pytania i trochę dźwiękowcem i trochę czasem no też montowałem na przykład stamtąd materiały, więc nauczyłem się jakiegoś podstawowego montażu, żeby stamtąd to wysyłać, więc jak, może to porównanie rzeczywiście do korespondenta wojennego jakby jest mhm. całkiem na miejscu, tak. A ten Darek potraktował cię finalnie jak rywala, czy jak syna, którego trzeba poduczyć? Yy, myślę, że wtedy no no myślę, że mogę stracić bo już w zeszłym roku realizowaliśmy razem film Aha. pełnometrażowy i, i siedzieliśmy w Alpach i powiedział, że no, na początku to ciebie tak odebrałem jako takiego intruza. I ja mówię, że też się tak czułem, bo jednak jest tak, że no gość, który po prostu jeździ od zawsze z tymi wyprawami i był znany na tego, że nie wiem, robił film o parze chyba Austriaków i czekał po prostu na szczycie K2 bez stronu na nich z kamerą, że wyciągniętą, oni dopiero na ten szczyt docierali i tak po prostu był dla mnie takim no, wzorem i mistrzem, którego chcę naśladować. I w żadnym momencie nie chciałam jakby ani wchodzić w jego buty ani gdzieś po prostu być jakimś intruzem, ale pamiętam, że jakby obserwował to, co ja kręcę i że przede wszystkim powiedział, chłopie, jaki jesteś pracowity, bo ja po prostu naprawdę tam cały czas pracowałam praktycznie, nie? Przyskałeś sobie ten szacunek. Tak. I myślę, że to właśnie y, to był jeden element, a drugi element też był taki, że byłem no, tak przygotowany wydolnościowo. Ja chyba później przed żadną wyprawą tak ciężko nie trenowałem, jak wtedy przed tym K2, gdzie jechałem tylko do bazy, y, ale to mi też uzmysłowiło, że y, no, że mam papiery po prostu na na przebywanie na wysokości jeszcze wtedy zupełnie się nie wspinając i że gdzieś tam ten kierat zupełnie który... się nie wspinając nie miałeś przygotowania w... Nie, ale tu też jakby, żeby być w bazie na 5000 metrów, no to tak naprawdę idziesz po no, prostu przez pierwszej pierwszy, tak. do basecampu, tak? Tak. Dotarłeś, a wyżej nie. Nie, nie zupełnie nie wychodziłem wyżej, natomiast yy, no można powiedzieć, że wtedy miałem takie poczucie, no to jest po prostu osiągnięcie mojego życia. No jestem w bazie na wysokości 5000 metrów yy, z Adamem Bieleckim czy z Krzysztofem Wielickim, którzy są legendami Himalajzmu. Gramy hmm. sobie w szachy i żartujemy sobie i yy, mamy saty. Lite, więc możemy sobie oglądać skoki narciarskie, czy wtedy było jakieś tam y, halowe mistrzostwo Europy czy świata. I to były takie wow, jakby stare po no prostu. Tak, tak, tak. Nie było tak, że to Nikt, sobie wymarzyłem. Tak, tylko po prostu zaplanowałem i to teraz robię. No i okazało się po prostu po roku, że, że też jakby poszedłem krok dalej, a po pięciu latach, że poszedłem Zanim parę. Zanim skoczyłem do dalej. tego roku dalej, to miałeś wtedy też tak, że siedziałeś w Basecampie na 5, ile? Na pięciu tysiącach. No tak plus. Minus. Miałeś tak, że ten chomik w Twojej głowie, który gdzieś tam się cały czas pobychał do przodu, mówił, czemu nie idę wyżej, chcę wyżej, chcę zobaczyć, co jest dalej. Czy to było tak, że jest super tu gdzie jest? I wiesz o co mi chodzi? Czy, tak. czy to takie ADHD, które wszyscy mamy gdzieś tam w głowie, nie mówiło ci. No dobra, ale czemu nie mogę pójść z nimi? No, bo myślę, czułeś się że... dobrze, tak? W sensie czułem nie Czułem się, się dobrze, nie, miał nie, nie miałem nic. Nie miałem nic, czułem moment. się dobrze i też jakby. No dzięki temu też gdzieś tam no, mogłem funkcjonować na takich zasadach, właśnie, że jakby sam sobie jestem panem i jakby decyduję o tej pracy, co ktoś jakby się poklepał, że jesteś <grym pracowity, <grym tak jakby, jakby Poczułeś, jakby... Że, że przynależysz. Zero potrzeb, tak. Czułem, że tam. Przy, chociaż to też jest, y, myślę, że nie, nie czułem, nie że tam przynależę, bo jednak jest to bardzo hermetyczne środowisko, nie? i no pamiętam, no mieliśmy nawet taką dyskusję w bazie, gdzie jakby no wspinacze doprowadzili mnie do US, po prostu mówiąc mi wprost, że, że nie chcą mnie tam, nie? I, tak. i ja im. No, powiedziałem, że słuchajcie, yy, no bo dyskusja zaczęła się właśnie o zainteresowaniu mediami, mediów, że tam cały czas media dopytują itd. i tak dalej. Ja powiedziałem prosto z mostu, słuchajcie, po pierwsze, tak jakby wy nie kontrolujecie zupełnie przekazu informacji, bo to był taki czas, że każdy po prostu himanista pisał swoje jakieś tam teksty, tutaj Twitter, tutaj informacje, i miałem wrażenie, że po prostu nikt nie kontroluje tego. Więc mówię to po pierwsze, więc to nie jest tak, że media, tylko to jest tak, że wy nad tym nie panujecie. Po drugie. Ja przyjechałem tutaj i jakby też miałem zgodę Polskiego Związku Alpinizmu. Po trzecie, jeżeli ja wam przeszkadzam i obiecacie mi, że zdobędziecie tą górę, no to ja się stąd dzisiaj zawijam. No i zapadła taka cisza. Ja autentycznie, no nie jest zbyt łatwo doprowadzić mnie do łez, ale czułem takie na zasadzie, tyle w to włożyłem wysiłku. nie jestem doceniany. Nawet nie o to chodzi, jakby nie jestem tu mile widziany. A jednak, tu, wiesz, no jesteś zamknięty jednak w tej przestrzeni, nie wiem, z dziesięcioma wzrostami. Ale Nie masz mata. kogoś, kogo możesz pójść i się tak. poskarżyć i powiedzieć, że to jest nie fe. Więc po prostu to powiedziałem, w jakimś takim, nie wiem, przypływie szczerości, odwagi i powiedziałem właśnie na koniec, na zasadzie, dobra, zdobądźcie tę górę, ja wracam do domu z długami, no bo to wtedy było tak, że ja też po prostu musiałem dużo pieniędzy w to zainwestować. Wyszedłem i poszedłem odśnieżać na moment jak wściekły przez parę godzin i dopiero wróciłem na kolację i gdzieś tam chyba ta atmosfera trochę już, nie wiem, rozpuściła opadła, się, nie? rozpuściła się. Ym, ale myślę, że też może w jakiś sposób mówiąc Jakąś taką prawdę, i jakby nie kryjąc się z tym, że tutaj nagle są, nie wiem, Himalajści, ja nie mogę w ogóle ich skrytykować, i tak dalej, bo naprawdę jadą tam. Jest festiwalego chyba dosyć mocno, nie? Jest yes. kumulacja taka, że. Jest, i ja oczywiście to też zrozumiałam dopiero z czasem i jakby w żadnym momencie swojego życia nie chciałem, nie chcę gdzieś tam, nie wiem, obalać tego, znaczy obalać mit Himalajzmu, myślę, że on już się sam obalił, jakby przez tą komercjalizację i przez to, jakby, jak, jak to zaczyna wyglądać. Natomiast, no, rzeczywiście, jakby, no, nie są to. Kryształowo czyści ludzie, i wiem, że jakby, no po pierwsze, duże ego, ambicje. Ja sam też często słyszę zarzuty, jakby swój egoizm, i zgadzam się z tym poniekąd, że jakby jestem. Egoistą, jeśli chodzi o wyznaczone sobie cele, że jakby naprawdę, jakby ja nie traktuję życia na zasadzie marzeń. Traktuję po prostu na zasadzie cele, które sobie wyznaczę, które dla kogoś innego są chore. No bo jak ja na przykład napisałam na Twitterze, że jadę do bazy pod k no to po prostu ludzie tak mnie zlinczowali, że ja miałam autentycznie chyba jedyny raz w życiu taki, nie wiem, prawie że załamanie nerwowe i nie wiedziałam, co zrobić. Po prostu czytałam te hejtujące komentarze na zasadzie, co ty tam stary jedziesz robić. Oni zamiast zdobywać ty, 2000, K2, 18, tak, tak? będą musieli ci ratować życie. Zanim A były rzeczywiście się jakby... sytuacje, w których czułeś się właśnie, że odstajesz poza tą rozmową, w sensie takie, nie wiem. Yy... Że coś robisz gorzej, że nie umiesz, że jesteś nieprzygotowany, było coś takiego? Tedy zupełnie nie było potrzeby. Jakby to tak naprawdę jakby ten trekking okej, okay, jakby rzeczywiście mogłoby dojść do sytuacji, że na tych 5000 metrów miałbym jakby, nie wiem, chorobę wysokościową no i tak dalej, no, ale tego jest, tam, tak, Albo jakby tego jest ubezpieczenie i tak dalej. Oczywiście mogłoby to zachwiać tą wyprawę. Ale nie było nic takiego. Nie było nic takiego. Więc no i jakby fakt, że po prostu po roku zostałem zaproszony już do współpracy przy Polskim Związku Alpinizmu, a, a trzy lata później wszedłem na pierwszy ośmiotysięcznik bez tlenu, bez dodatkowego tlenu i to tak naprawdę w dobrym stylu. Jakby ja też nie czułem potrzeby udowodnienia nikomu oprócz siebie, że jakby no bo ja też jestem bardzo krytyczny w stosunku do siebie. Wiem, że jak podejmuję złe decyzje, wiem, że jak, nie wiem, łapię się za coś, co mi nie wychodzi, to po prostu odpuszczam, jakby nie, nie muszę być dobry we wszystkim. Um, a po prostu, jeżeli znalazłem jakieś takie miejsce, że naprawdę czuję się komfortowo i dobrze, to, to po prostu tego się trzymałem i temu poświęciłem praktycznie całe życie. Natomiast yy... No nie można powiedzieć, że, że od razu się, się czułem tam jak, nie wiem, jak ryba w wodzie w tym środowisku, natomiast jeszcze a propos tego, co mówisz, czy od razu pomyślałem, że czemu ja się nie wspinam, to nie, jakby K2, jak spojrzałem na to, to była jakby taka abstrakcja, że w ogóle jakby nawet mi przez głowę nie przeszło, że kiedyś się tam mogę wspinać na tą górę. Zastanawiam się, czy te twoje ambicje osobiste się włączyły wtedy i powiedziały to za mało? Natomiast ciekawe jest to, że jak spojrzałem na Broad Peak, no i była tak naprawdę, wtedy była piąta rocznica tych wydarzeń właśnie tej zimowej wyprawy mm. i uczestnicy wyprawy wyszli na zewnątrz, zapalili świeczkę. No I po prostu gdzieś tam w ciszy kontemplowali te wydarzenia. I później Krzysztof Wielicki mi opowiadał, że właśnie w tym miejscu palili ognisko, żeby Maciek Berbeka i Tomek Kowalski schodzący ze szczytu, po prostu I jak widzieli. zobaczą to ognisko, żeby widzieli, że, że gdziekolwiek jakieś takie poczucie, że może gdzieś tam to ich jeszcze pokaże, że na dole jest życie, że schodźcie. I pamiętam, że jakby słuchałam tego i później rano spojrzałam na, na, na K2 i pomyślałam, no piękna, niewiarygodna góra, i spojrzałam na Brodpik i tak może gdybym kiedyś. Zaczął coś z ośmiu to w sumie fajnie było zacząć od brudpika. No i najlepsze jest to, że później pojechałem na, na jedną wyprawę jeszcze zimową na K2. Pojechałem latem na K2 i nigdy nie wszedłem na K2, mimo że jakby miałem to w zasięgu tak naprawdę jakby jednego ataku szczytowego. Zszedłem z K2 i wszedłem w 5 dni na brudpik po prostu tak w jednym ataku szczytowym. Yy, więc najwidoczniej tak po prostu miało być, że właśnie ta historia brudpika to jakieś takie. W przypadku Brodpika nawet nie zainteresowanie dziennikarskie, ale chyba jakaś taka po prostu wrażliwość na, na tragedię ludzką, tak? że po prostu ktoś idzie realizować swoje marzenia, co jakby może nie jest, no nie jest jakimś dobrym prognostykiem na przyszłość, jeżeli jakby ja idę śladem takich osób, które idą realizować swoje marzenia i po prostu po drodze realizując te marzenia umierają. Natomiast to spowodowało, że pojechałem najpierw do tej bazy i że, i że później ten Brodpik był pierwszą górą i i niewiarygodną górą, Myślisz, gdzie... Myślisz, że ta historia wpłynęła na to, że chciałeś na ten Broad Peak właśnie bardziej wejść? Nie, jak bo jakby, ja... Naj... wiesz, zaklęcie trochę? No właśnie Wie? nie, bo ja to... najbardziej chciałem wejść na K2, bo jak pojechałem na K2 latem, to realizowałem film o pięciu moich znajomych, którzy zginęli tam zimą i zależało mi, żeby być tak naprawdę z kamerą na samym czele i po prostu jakby otryć to, co się wydarzyło zimą, ponieważ no, dwóch znajomych zginęło w okolicznościach, które znałem. Jeden zginął na moich oczach, zresztą, a drugi Mówisz zginął. w 2020-2021. Tak. tak? A trzech wspinaczy no po prostu zaginęło w drodze na szczyt, więc wiedziałem, że jeżeli pójdę na szczyt, to jest szansa, że po prostu jakby odkryję, co się z nimi stało. I zależało mi, żeby to się nie działo po prostu w tle, żeby nie chodzili ludzie, nie wiem, z dodatkowym tlenem, jakieś, nie wiem, nagle tłumy wspinaczy, gdzieś tam drepczących i filmujących, nie wiem, ciała czy nie ciała, czy jakieś, mhm. nie wiem, pozostałości. I dotarłem do obozu trzeciego i tam były szczątki namiotu właśnie z zimę, no i tak naprawdę nikogo nie było powyżej, bo ja dogoniłem zespół Sherpów, który poręczował drogę dla swoich klientów, no i oni powiedzieli, że schodzą, no bo nadchodzi załamanie pogodowe, więc stwierdziłem, no, no nie będę takim do przodu, więc w tak. Szóstym. Więc tak. Więc szedłem do bazy i okazało się, że z kolei szykuje się właśnie atak szczytowy na Broad Peak, a miałem też wykupione pozwolenie na Broad Peak, ponieważ pomyślałem, że no tak naprawdę operując samemu w górach, nie mając jakby całego zespołu ludzi i jakby sam latam dronem, sam filmuję, sam, no tak naprawdę robi wszystko, no mam dość ograniczone pole manewru. W sensie, no po prostu ja nagrywam wszystko. I stwierdziłem, że chyba żaden filmowiec nie jest na tyle szalony, żeby wspiąć się na Broad Peak, tylko po to, żeby nagrać ładne ujęcia K2. I dlatego wykupiłem pozwolenie też na wspinanie się na Broad Peak. Wszedłem do obozu pierwszego, jakby bez problemów poszedłem od razu do obozu drugiego. Z obozu drugiego nagrałem piękne ujęcia, wszedłem do obozu trzeciego, nawet statyw miałem ze sobą tam, nie? więc naprawdę to było dość szalone. Nagrałem piękne ujęcia, właśnie. Y tych powiedzmy partii K2, które po prostu widać bardzo dobrze z pika, no bo to jest parę kilometrów tak naprawdę dystansu między jednym wierzchołkiem a drugim. Piękne ujęcia tych partii K2, gdzie prawdopodobnie tych trzech spinaczy zostało. I skoro szło tak dobrze, to poszedłem do ataku szczytowego, który zresztą też nie był łatwy, bo wyszedłem pierwszego dnia i okazało się, że jest bardzo ciężko. Zszedłem do obozu trzeciego i poszedłem drugi dzień praktycznie bez spania w kolejnym ataku szczytowym. I... I... Byłem wtedy sam, natomiast sam z Polski. Natomiast było tam kilku uczestników międzynarodowych. Ale z nimi już tak szczytowy? Tak naprawdę y, połączyliśmy pod koniec siły z takim spinaczem z Belgii i takim spinaczem z Boliwii. Część jakby tej drogi z bazy do obozu trzeciego robiłem z taką Rosjanką, z którą się wcześniej gdzieś tam skomplowałem i po prostu ona miała wyniesioną część sprzętu, więc się dogadaliśmy, że gdzieś tam jedzenie i nie wiem, namioty, karim, no karimaty to nie ma, każdy swoje, ale że gdzieś tam część sprzętu będziemy dzielić, a później z kolei na K2 ja mam wyniesiony swój sprzęt, więc ona może korzystać z niego ale jak wyszliśmy pierwszej nocy do ataku szczytowego, no to było widać, że jakby, no jest między nami różnica yy, szybkości. Jak się ten atak szczytowy nie udał, zeszliśmy, to powiedziałem, słuchaj, no próbujemy drugi dzień, ale jakby, no po prostu każdy musi to zrobić niezależnie. No więc słuchaj, no absolutnie tak, jakby wiesz, no ja nie chcę byłeś w ogóle. Szybszy? Tak. Mówię, no nie chcę w ogóle, żebyś szedł ze mną, bo jakby, no widzę, jakie masz tempo. No i było tak, że dotarliśmy do przełęczy na 7800. W sensie ja dotarłem i część wspinaczy, no i większość tak po prostu bił siadła na tej przełęczy, zaczęli, nie wiem, pić jakąś herbatę, już brać tlen, no bo to już była wysokość 7800. W ogóle zrobił się jakiś korek wcześniej, więc straciłem bardzo dużo czasu. I patrzę Ale na tych... korek to jest ile ludzi? No, myślę, że wtedy mogło być, nie wiem, może ze 30, okay. no bo i tak jakby nie tylko wspinacze, tylko tych ich szerpowie, okay. ci portersi z Pakistanu. Um, I popatrzę na tych ludzi siedzących, jak no takie trochę, nie wiem, foki na słońcu, czy pingwiny na 7-800 bo tu w ogóle nie ma opcji na szczyt dla tych ludzi, nie? Więc jeżeli chcę to zrobić, to idę sam. I w międzyczasie właśnie na tę przełęcz dotarł taki Belg, Nils i Hugo z Boliwii, z którymi się wcześniej skumplowałem w bazie, bo było ciekawe, że było sześciu uczestników wyprawy, którzy akurat z jedną agencją tam pojechali. Ja, właśnie Nils z Belgii, ale który pracował w Urugwaju, więc mówił po hiszpańsku, Hugo z Boliwii, jego partnerka mówiąca po hiszpańsku, jeden Hiszpan, jeden Belg, więc praktycznie wszyscy mówili po hiszpańsku. E, więc to też gdzieś to tam było. To był ten moment, ukończy. kiedy ten twój portugalski zadziałał i mogłeś się dokonać tak, po hiszpańsku. Tak, bo ja też, y, no bardzo długo, dużo czasu spędziłem w Hiszpanii, więc gdzieś tam, no, też operuję tym językiem. Co zresztą zabawne, bo często byłem pytany, jeżeli kiedyś wejdę na 8 tysięcznik, to co powiem? Myślałem, że nie wiem, powiem, dzień dobry, czy cokolwiek, hej. E, ale nie sądziłem, że po hiszpańsku będę na szczycie pierwsze słowa wyrażał, no bo tak naprawdę celebrowałem z tymi kumplami. Natomiast jeszcze wracając na chwilę w tej historii do tej przełęczy. Właśnie jak dotarł ten, ten belgii Boliwijczyk do mnie, stwierdziliśmy: Dobra, łączymy siły i we trzech idziemy. Jeszcze tam część pakistańskich porterskich. No kolejny znak próbowała... bo się w Belgii urodziłeś. Tak, więc yy, tak no właśnie. Sorry, że Cię wybiłem. Dobre przygotowanie, Widzisz, zazwyczaj ja bym to wtrącił, a tutaj czujne. No i w każdym razie. Był to ciężki atak szczytowy, nie było tam żadnych poręczówek, i, i myślę, że było dość niebezpiecznie. I no, też nie ukrywam, że miałam parcie na ten szczyt, ale też się mówiłem z chłopakami, że jakby jeżeli w pewnym momencie któryś z nas już zacznie, zacznie się trochę odklejać od rzeczywistości, jeśli chodzi o możliwości, to czy wejdziemy i zejdziemy bezpiecznie, to po prostu pozostali go ściągają. No i weszliśmy na ten wierzchołek. Było no. 300 metrów nieco. Yy, no, z 7, tak. 800 na 8000, tam jest chyba 8050, natomiast no przed piku jest też tak, że no, bywa to czasem pułapką po prostu w zejściu, trzeba jeszcze się wspiąć na przedwierzchołek Rocky Summit i to jest bardzo wycieczające i bardzo się tego bałem, bo po prostu na szczycie ogromna euforia, ale poczułem od razu jak ze mnie schodzi ta euforia, adrenalina i że zaczyna się jakieś takie myślenie po prostu o teraz musisz bezpiecznie zejść Natomiast jakby odpowiadając na Twoje pytanie, czy ten Brodpik nie wzywał, no wyszło na to, że tak, bo w drodze... O, z... Fajnie, że po 15 minutach wróciliśmy. Do <głos> tak, <głos> bo teraz zaczyna się najistotniejsza część tej opowieści, mianowicie w drodze zejściowej spotkam tą Rosjankę idącą jeszcze na szczyt. Tą, z którą pierwszy raz nie weszliście. Tak. Podczas yy, pierwszego ataku. Tak. I ona też gdzieś tam, jakbyśmy na tej przełęczy, dotarła na tą przełęcz. Ja mówię, słuchaj, Nastia, jakby my idziemy do ataku szczytowego, co robisz? Ona mówi, że odpocząć i tak dalej. Więc mówię, dobra, no jakby tu też, no każdy znów jest zdany na siebie, zobaczą, że ona sobie siedzi, tam gada, popija herbatę. Mówię, dobra, jakby nie ma czasu, bo będziemy za późno na tym szczycie. I schodzę ze szczytu, jedna na mnie pyta, idąc dopiero do ataku prosi mnie, żebym poczekał na nią. Mówię, słuchaj, no jak, no, no nie mogę poczekać, jakby wiesz, no jest zimno, jestem wyczerpany, jakby najwyżej odpuść szczyt, jeśli się źle czujesz. A on mówi, nie, no jestem zmęczony, ale będę szybko na szczycie, to poczekaj. na no, mnie. słuchaj, no nie, jakby, no muszę ci odmówić, bo po prostu to się skończy źle dla mnie i później będziesz z tym nie musiała ściągać. No więc powiedziałam, słuchaj, jeżeli chcesz, ja tak będę wolno schodzić, po prostu dogoń mnie i razem zrobimy tam już później ostatnią część zejścia. Szedłem do przełęczy, no i na tej przełęczy było tak, że spotkałem znów tam kilku wspinaczy. Oni zjeżdżali takim kominkiem stromym, więc musiałem poczekać, aż zwolnią linę. No i wyciągnąłem aparat, patrzę na no po prostu niesamowity zachód słońca. Jakby, no myślę, że w życiu, w życiu już czegoś takiego nie zobaczę. I zrobiłem zdjęcie i tak mówię, a ciekawe, która jest godzina. Sprawdzę jakby, o której godzinie właśnie to słońce zachodzi. Wyciągnąłem urządzenie komunikacyjne Inricha. No i patrzę wiadomość od tej Rosjanki, please wait. No, i po prostu wróciła do mnie cała ta historia brudpika, właśnie mhm. tego, że wchodzi czterech wspinaczy na szczyt, dwóch schodzi, dwóch umiera po drodze, i takie miałam poczucie, że. Z Belgii, czy że... Boliwii, czy którzy schodzą, tak. a, a oni już zjechali. I zostałem, okay. ja, zostałem ja jeszcze na tej przełęczy, bo byłem ostatni do zjazdu. I jest ta Rosjanka, która prosi mnie, żeby na nią poczekać, i ja wiem, że racjonalnie, egoistycznie, jeżeli chcę uratować swoje życie. To nie powinienem na nią czekać, i jakby mam prawo powiedzieć, schodzę po prostu. Nie, jakby tutaj z no tak. jest każdy zdany na siebie, ale nie potrafię tak. Więc zostałam na tej przełęczy i mówię po prostu jak ona do mnie dotrze, to naprawdę taki nagadam, że w pięty jej pójdzie. Natomiast okazało się, że yy, nie wiem ile tam na nią czeka, może z godzinę, czy 40 minut. No i w pewnym momencie wydawało mi się, że ona schodzi, ale bardzo długi czas nie docierała do mnie, więc zostawiłem plecy. jak poszedłem fragment wyżej. No i okazało się, że ona po prostu spadła z nawisem śnieżnym i wisiała po prostu nad przepaścią 1000 metrów, czy tam 2000 metrów po stronie chińskiej. I tak naprawdę tylko fakt, że była wpięta do liny, po prostu wisiała na tej linie w powietrzu, po prostu nie będąc w stanie w ogóle się ruszać. E, straciła jednego raka no i nie była w stanie w ogóle się z tego wydostać. I ten wypadek zauważył e, jeden porter z Pakistanu. Więc wspólnie po prostu przez trzy godziny żeśmy ją z, tej, z tego wyciągali, z tej sytuacji. W międzyczasie u góry w ogóle zakorkowało się znowu, tam nie wiem, 10 czy 12 osób, jakieś dantejskie sceny. Był już ciemno, chyba. już było, ciemno. tak, mhm. tak. Więc te osoby gdzieś u góry niecierpliwe, po prostu, że tutaj już trzeba schodzić, a ta Rosjanka blokuje. Zresztą dowiedziałam się parę miesięcy później, że szef agencji z Pakistanu, która całą logistykę i infrastrukturę w bazie przygotowała, zarekomendował, żeby przeciąć linę, na której wisi ta Rosjanka, że po prostu ona musi spaść, okay. trzeba ratować Tak. Ja na szczęście tego nie wiedziałem, bo to były komunikaty przez radio, gdzieś tam przechodzące ponad, ponad moją osobą do, do jego jakichś tam pracowników. No i ja tak naprawdę jak głupi po prostu przez te trzy godziny wyciągałem, już będąc w bardzo opłakanym stanie, ja sam, bo bez tlenu już któraś tam godzina, to była, wyciągnąłem ją ostatecznie o godzinie 22 i ona jak na to, co przeżyła, była naprawdę w dobrej formie, natomiast straciła jednego raka i była taka, no była osłabiona bardzo, więc doszliśmy do tej przełęczy, zagotowałam tam wodę, żeby coś ciepłego wypiła, no i umówiliśmy się, że ona schodzi po prostu powoli, a jak gdzieś tam z tyłu po prostu obserwuje, no bo tak naprawdę schodzenie bez jednego raka na tej wysokości, gdzie jest po prostu luty śnieg, no i jakby to jest śmierć. No i rzeczywiście w pewnym momencie zaczęła spadać w przepaść, na szczęście wyhamowała w ostatniej chwili i to mi uświadomiło, że ona po prostu nie może schodzić sama, no bo nie pozwolę sobie na to, żeby kolejna osoba zginęła na moich oczach. I od tej 22 do 5 rano sprowadzałem ją w ten sposób, że jakby no ja szedłem przodem i ona opierała się o mnie, i jakby ja swoim ciężarem ciała po prostu hamowałem jej lot i no myślę, że było to no bardzo ryzykowne. Jakby wiem, że w tamtym momencie byliśmy bardzo bliscy po prostu śmierci tego, żeby zasnąć tam i, i zamarznąć, bo ja sam zasnąłem parę razy na, na stojąco, tylko budziłem się po prostu w momencie, w którym już spadałem i hamowałem czekanem. Wstawałem, czekałem na nią i ją z kolei też tak wszystko bolało po tym upadku, że ona nawet nie była w stanie wpiąć się w linę i zjeżdżać samodzielnie, bo po prostu bolało ją wszystko, z jakby z tego takiego nie wiem, obicia, jak poleciała. 7 godzin? Zajście Od tej do, do 5 rano, tak. Siedem godzin, które powinno było tak naprawdę zająć, nie wiem, może z półtorej godziny max, nie? No i łącznie atak szczytowy. Na linie cały czas, tak? No, ja byłem wpięty tak po Bo prostu w poręczówkę, żeby, na... hmm. żeby w razie czego, jeżeli ona zacznie spadać, to żebym ja po prostu był w stanie, nie wiem, złapać cokolwiek. Ale też były takie momenty, że już byłem tak wyczerpany, że już mówię, że po prostu będę szybciej schodzić, nie wpięty w linę. I to ona nie była nie moment... bardzo był związana? Ona nie była ze mną związana. Nie. A obóz był na jakiej wysokości? Obóz trzeci był na 7300. Może 750. I przełęczy 500 metrów 7 godzin? Tak. I co wtedy się myśli? Ja nie jestem w stanie nawet tak do końca sobie przypomnieć, yy, przypomnieć. jakby Miałam po prostu takie poczucie, jak to jest bardzo niesprawiedliwe, ale że jakby no, no nie zostawię jej. I miałam takie poczucie, że na początku takiego po prostu totalnie osamotnienia, bo jakby ja pomagałam jej i yy, 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 ten pakistańczyk. A później w tym zejściu, jakby szło kolejne osoby na szczyt. Jeden Brytyjczyk, który szedł na szczyt, tam rzeczywiście zatrzymał się, dał nam jakąś herbatę i kawałek czekolady. On później zresztą zrezygnował z ataku szczytowego gdzieś tam przed za nami. Natomiast, ym, no bo po prostu był taki moment, że już poczułem, że jakby mamy to, że jakby uratowałem jej życie. Ym, natomiast jeżeli pomyślę o tym, ile trwała ta akcja, bo ja chyba do ataku szczytowego wyszedłem mu pierwszej w nocy no to 28 godzin, no bo do piątej rano kolejnej doby to trwało i biorąc pod uwagę, że miałam może parę cukierków w kieszeni, nie wiem, ze dwa żele energetyczne i litr herbaty, a wydatek kaloryczny to jest jakby na poziomie, nie wiem, no pewnie zrobienia Ironmana, yy, no to ciężko mi w ogóle jakby... Pomyśleć skąd, jakby wziął na to. Zastanawiam się energię. wtedy, może, no ale też tego nie pamiętasz, czy ta twoja świadomość jest na jakimś super trybie szerokim, że ci się w ogóle jesteś częścią nagle wszechświata, czy jesteś po prostu w jakimś takim autystycznym stanie, gdzie nie jesteś, nie myślisz w ogóle o niczym takim jak dom, po co ja tu jestem, tylko jesteś w tunelu, który mówi obóz, zejść, uratować, koniec. W sensie jesteś Myślę, że to jest trochę mieszanka. Możesz tego. to jakoś przełożyć słuchaczom co jest w głowie wtedy? W sensie... Myślę, że to jest w jakiś sposób y, miks tego, bo no, z jednej strony jakby masz tak krańcowe wycieńczenie i brak tlenu powoduje, że ty wchodzisz w ogóle jakiś taki metastan, gdzie jakby no, bardzo często są przecież historie halucynacji mm. i no, jakby no, nie jestem... Ty też na przełęczy nie miałeś, mówię że kilka no, razy myślałeś, że ona tak, idzie no, było... ale to też jakby świadczyło o tym, że jakby poddaję sam siebie wątpliwość, więc jakby myślę, że to też powodowało, że jakby czułem, ok jakby... To też jest jakieś myślenie życzeniowe, że chcesz, żeby ona już schodziła, tak, nie? Tak znaczy okazało się, że ona schodziła, tylko po prostu ten fragment, który powinien był jej zająć 5 minut, zajął jej nie wiem 20 minut czy 40 minut, bo ona po prostu spadła. Więc jakby jak tyle czasu to trwało, pomyślałam kurczę, to może nie była ona, a ja po prostu sobie wizualizowałam, że ona już schodzi, że zaraz będziemy bezpieczni, już będzie okej. Okay, więc jakby było racjonalne wytłumaczenie. Natomiast Ale to, y to jest ta druga, piąta to właśnie masz takie poczucie, że to trwało 7 godzin, czy masz poczucie, że to trwało 5 minut, czy to trwało 3 dni? Nie, nie, to trwało po prostu nieskończoność. Jakby ja pamiętam, że ona mnie cały czas pytała, jaką mamy wysokość, ja po prostu patrzyłem na zegarek i nie wierzyłem po prostu, że my tak wolno schodzimy i po prostu chciałem żeby ta noc się skończyła, żebyśmy już byli w tym obozie trzecim i w pewnym momencie po prostu jakby już widać te namioty, gdzieś tam może zaczęło też świtać i, no i czułem, że jakby dotrzemy tam, tak? Natomiast tym wszystkim też jednak miałam jakieś takie racjonalne myślenie, bo też wysłałem wiadomość do Polski gdzieś tam z moją lokalizacją, że gdzieś tam była udostępniona, że no, bo ludzie się mogli martwić, czy tam nie wiem, dwie osoby, które akurat miały tam wtedy dostęp do mojej pozycji, że jest akcja ratunkowa i dlatego tyle to trwa, no bo widziałam, że jeżeli już mija ileś tam godzin, a ja po prostu praktycznie nie zmieniam punktu, w którym się znajduję, no to już jakby może być jakieś zmartwienie, więc też wysłałem wiadomość do Polski. I rejestrowałem w głowie te wszystkie wydarzenia i tak naprawdę następnego dnia jak się obudziłem, no to zawsze mam taki, nie wiem, no kronikarski zwyczaj, że w telefonie, w notatniku zapisuję sobie co, o której godzinie się wydarzyło. I miało to kolosalne znaczenie, ponieważ jak dotarliśmy do bazy, ona poszła do bazy pod brutpikiem, ja do bazy pod K2, ja nie miałem w ogóle wtedy dostępu do internetu, jak na chwilę pojawił się internet, wrzuciłem tylko fotę ze szczytu, że udało się i tyle, jakby nie dało się więcej nic wrzucić. I nie napisałam nic o tej akcji ratunkowej, wchodziłem z założenia, że to jest w ogóle wstyd, że jakby ona. Nie chcesz się stawiać w roli bohatera też. To tak? po pierwsze, ale po drugie, że cała ta sytuacja była tak niekomfortowa, że ona poszła za późno na szczyt, że parła za wszelką cenę, że ja później to sprowadzanie trwające w nieskończoność. I dwa dni później do bazy, pod k przyszła taka Ukrainka mieszkająca w Stanach i mówi: Słuchaj, oswad, jak to było z tą Rosjanką, kto jej uratował życie? Mówię, no jakby nie wiem, czy to można mówić o ratowaniu życia, jakby ja ją sprowadziłem. No bo słuchaj, dwóch spinaczy z Rosji właśnie obwieściło całemu światu, że zrezygnowali z ataku szczytowego, żeby ją uratować. Jak to? No normalnie powiedzieli, że zrezygnowali z góry. I tam wszystkie, wszystkie po prostu portale wspinaczkowe już piszą o bohaterskich Rosjanach, którzy swoją tam krajankę ściągnęli. A sytuacja była taka, że jak docieraliśmy do bozy trzeciego, mieliśmy, nie wiem, no może ze 100 metrów, czy no naprawdę jakby już tam fragment, i spotkaliśmy ich. Jeden podszedł do mnie i tam powiedział gratulacje. Słyszeliśmy przez radio: no Jesteś bohaterem, mówili: spoko, jakby whatever, chcesz się położyć. A drugi podszedł do tej nasti z jakimś kompotem, coś tam zaczęli sobie żartować i tak dalej. Miałem nawet czas sobie selfie z nią zrobić. Ja na przykład też miałem taką myśl, w żadnym momencie nie zrobiłem zdjęcia tego wszystkiego. Dlaczego? Bo do końca bałam się, że po prostu ona nie przeżyje tej nocy, że. stracisz minutę bezsensownie. Tak? Że stracę minutę i tak naprawdę, jakby póki ona nie będzie bezpieczna, to w ogóle nawet sobie mhm. zdjęć nie robimy, nie? No, więc jak dowiedziałam się o tym i będąc taki zablokowany, że nie mam internetu, nawet nie mogę sprostować tej informacji, nie? No i szedłem do bazy pod Brutpikiem. Ta Rosjanka tam ze dwa dni spała po tej akcji szczytowej, no więc napisałam swoje sprostowanie, ale już jakiś tam kwas był i napisałam do tych Rosjan, że może spotkajmy się, wyjaśnijmy sobie sytuację. To oni tam, że generalnie lecą szukać ciała takiego Koreńczyka, który zginął zresztą też przez to, że Talina była zablokowana i później spotkałem ich w hotelu w Islamabadzie, ale tak naprawdę zobaczyłem jakby z poziomu recepcji, że siedzą, oni odwrócili głowę jak nie jest stwierdziłem jakby po co w ogóle mam marnować energię na takich ludzi natomiast było to jakby takie bardzo niesprawiedliwe i, i gorzkie, bo jakby ja nie czułem w ogóle potrzeby jakby nie wiem, chwalenia się, opowiadania światu o czymś co mogło się zakończyć moją śmiercią i, i tej Rosjanki ktoś bierze na siebie jakieś, nie wiem, Laur za to mhm. i dopiero jakby taka niesprawiedliwość spowodowała, że jakby stwierdziłem, że jakby na no dobra, jakby ja opiszę, jak rzeczywiście wyglądała ta akcja. No i ta Rosjanka później potwierdziła moją wersję wydarzeń, natomiast jakby ona została też jakby w social mediach zlinczowana za to, że narażała inne osoby. No i jakby też fakt, że przez to, że jakby ona obciążyła tę linę w międzyczasie te wydarzenia, doprowadził do śmierci Koreńczyka, który am miał amputowane ręce 30 lat wcześniej na wyprawie i to był jego ostatni ośmiotysięcznik do zdobycia, więc zginął na tej wyprawie. A inny wspinacz z Kataru, przez to, że skończył mu się tlen, dostał choroby wysokościowej, jakby poczuł, że rękawice go parzą, więc zdjął jej, jakby amputowali mu część palców. nie, Więc jakby, jak postawimy na szali jakby jej życie, tego Korańczyka i utratę rąk, no to jakby, no nie wiem, no mi by było ciężko sobie później poradzić z tym, że przeze mnie ktoś na przykład zginął. Natomiast jakby, no każdy jest inny. I znów kiedy zostałem zapytany podczas takiej prolekcji dla jakiegoś liceum przez wychowawcę, jak powiedziałam o tej historii, czy etyczny był mój wybór. Że jakby ją ratowałam, a w tym czasie kilkanaście osób mogło umrzeć. Ja mówię, nie wiem, ciężko jest to ocenić. I kiedyś Wanda Rutkiewicz powiedziała takie zdanie, że jeśli ten sport stawia nas przed takimi dylematami, to czy mamy prawo ten sport uprawiać? No jest to pytanie zawsze zawieszone. Sama a się wspinała, nie? Wracasz z takich wypraw, to masz tak, że masz właśnie dość ludzi, bo poznajesz takie historie i myślisz wiesz, dochodzisz do w ogóle skrajnych przypadków, o których normalnie byś. Których normalnie byś nie wymyślił, że dwóch Rosjan na przykład przepisuje sobie coś takiego, gdzie nawet nie przyłożyli e, ręki do tego, żeby ją uratować. W sensie masz jakieś takie rozliczenie z mam bardziej takie poczucie, wartościami że... w ogóle, jakie nami na kierują? Na pewno mam tak, że no to, bo jakby. No to jest dość Jesteś na pewno wkurbiony, w sensie tak. możemy tu przeklinać, jesteś zły. Tak, uważam po prostu, że jest to jakby wysoce niesprawiedliwe, szczególnie jakby w kontekście tego, że jakby jeżeli ratuje komuś życie, to to jest naturalne i nie odczuwam jakby potrzeby. Natomiast jakby no też lubię się trzymać faktów i to mnie tak trochę zabolało. Natomiast y, rzeczywiście gdzieś tam z czasem i z tym, jak przebywałam na kolejnych wyprawach, no po prostu jakby wizerunek tego, jak wyglądają wspinacze, jeśli chodzi o nie wiem, ich charakter, wartości, etykę i tak dalej, no to rzeczywiście czasem mam dosyć tego środowiska, ale też wychodzę z założenia, że poznałam tam tak fantastycznych ludzi, z których po prostu, no, część już nie żyje zresztą chyba y, wielu takich naprawdę no, dobrych, dobrych ludzi, którzy reprezentowali właśnie w górach to co ja bym chciał tam odkrywać i sobą reprezentować. Że gdybym nie pojechał na to K2 zimowe do bazy, że gdybym się nie wspinał, to po prostu tych ludzi bym nie poznał. I są to właśnie niestety bardzo często krótkie znajomości na zasadzie poznałem Hiszpana Sergiego Mingote i tak naprawdę no, dwa tygodnie później on po prostu zabija się na moich oczach. Natomiast wiem, że gdybym tam nie pojechał, to w ogóle w życiu bym jakby go nie poznał, tak. Um, z drugiej strony wracam po takich przeżyciach i w Polsce, mimo wszystko w jakimś tam, nie wiem, swoim środowisku, bliskich mi osób, czuję się komfortowo, tak, że wracam i będzie to ciepełko i mm -hmm. nie wiem, ludzie przytulą, powiedzą, dobra robota, a z drugiej strony wracam i mam po prostu ochotę, nie wiem, nie wstawać z łóżka przez tydzień, mam po prostu ochotę jeść, wyprać rzeczy, wykąpać się i gdzieś tam w sobie jeszcze trawić, bo to są po prostu tak ciężkie, tak ekstremalne doświadczenia. Kiedyś Simon Morow w swojej książce napisał, i teraz też u chyba też mówi takie zdanie w filmie, który ostatnio się pojawił, że po prostu jesteś na księżycu, wracasz, a ludzie myślą, że tam z tobą byli, tylko że nie byli. Jakby mogą oczywiście obserwować, jest to miłe, że ludzie kibicują, obserwują, ale to, jak ekstremalne i ciężkie sytuacje przechodzisz od fizycznego aspektu, ale myślę, że też takim emocjonalnym, mentalnym. Jakby nie jesteś w stanie tego jakby wyrazić, nie jesteś w stanie tego przekazać, i czasem nawet no, nie potrafisz i, i nie chcesz. Ta perspektywa właśnie bycia na Księżycu i e, że jesteś Nilem Armstrongiem, a tu ludzie myślą, że też są Nilem Armstrongiem, bo śledzili i bo czytali dużo książek i stawiają się gdzieś w jednej linii, żeby móc oceniać pewne fakty. To nie powoduje też złości ze strony wspinaczy i tego, że to jest w ogóle niesprawiedliwe, dlaczego Ty chcesz oceniać, czy ja zrobiłem dobrze, czy źle. W sensie, że to nadal funkcjonuje tak, że przejmujecie się tym, jak coś zostanie zinterpretowane. W sensie, czy to było słuszne, niesłuszne, jak to jest ocenione. Czy jest tak, że się myśli o tej publiczności, która. Zachowuje się często jak sąd, który mówi, to było dobre, a to złe, mimo że tak naprawdę no, nie ma prawa, bo nie byłeś. Nie wiesz, jak to jest schodzić z ośmiu tysięcy w nocy, trzymając Rosjankę na plecach i czy to jest słuszne, czy niesłuszne. E, jak w ogóle e, działa głowa, kiedy musisz zejść do tej normalności? E, osób w internecie, gdzie każdy ma takie same prawo głosu, a, a wiedzę ma. Totalnie żadną tak naprawdę. No tylko właśnie ten klimat dwa końce, bo z jednej strony myślę, że to też może być takim e, jakimś problemem środowiska wspinaczkowego, że jak wszystko idzie po naszej myśli, super, potrzebujemy sponsorów, ogłaszamy wspaniałe cele, robimy niesamowite rzeczy i rekordy, ratujemy życia, to chcemy, żeby każdy tam przyklaskiwał, może nie ordera, ale w blasku hmm. gdzieś tam reflektorów, super jesteśmy, nie wiem, zapraszani. Do podcastów, na przykład, i tak dalej. A jak nie pójdzie, to nagle na zasadzie nie interesujcie się, nigdy tam nie byliście, i tak dalej. Więc jakby ja uważam, że jeżeli jakby informujesz świat o tym, co robisz i popełnisz coś niewłaściwie, to znaczy ja na szczęście nigdy nie byłem w takiej sytuacji, gdzie miałbym, nie wiem, jakąś krytykę z zewnątrz. Jeżeli jakby, nie wiem, czułbym, że ja coś zrobiłem źle, to sam ze sobą na tyle bym bym się pewnie źle czuł, że może jeszcze jakaś krytyka z zewnątrz rzeczywiście w jakiś sposób nie mnie dojechała czy, czy zabolała. Natomiast myślę, że realizując rzeczy, które są w jakiś sposób medialne, no bo jeżeli ktoś ma pieniądze i jedzie, jakby nie musi o tym nikomu powiedzieć, jakby to coś się tam wydarzyło, jest jego historią, też nie udzielił żadnego wywiadu, pewnie nikt nawet się nie dowie o tym. Natomiast oczywiście no też dochodzi do takich po prostu samosądów i, i zazwyczaj, no ale to myślę, że to na, na wielu przestrzeniach się dzieje, nie tylko himalaizmu, czy wspinania, że po prostu ktoś siedzący w cieple jest najłatwiej mu ocenić na zasadzie, nie wiem, a po co wy się w ogóle tam wspinać, a po tego to trzeba lecieć go ratować. Hmm, a ty to powinieneś siedzieć w domu, a nie pchać się tam i tak dalej. Zresztą tak jak mówiłem, no, jak yy, jechałem... Ale jakby Przejmowałbyś się takimi głosami? W sensie to, to ma w ogóle wpływ? jakikolwiek na to, że masz, nie wiem, wahania, albo myślisz sobie rzeczywiście, może ktoś ma rację. Jest tak, Jeszcze że to powiem jest... ci, że yy, łatwo by było powiedzieć, że nie ale przeszedłem taką sytuację, jak właśnie jechałem do bazy pod K2, gdzie jakby w kontekście tego, o czym później opowiadałem, to jest mm -hmm. w ogóle nic się, tak naprawdę. Że przeżyłeś to załamanie? Że bo przeżyłem, przysam, że... bo po prostu uznałem, po... że to było tak niesprawiedliwe, bo po pierwsze wiedziałam, że z redakcji nikt mnie nie chce wysłać, że to nie są wakacje, tylko naprawdę sam to sobie wyszarpałem, bo czułem, że jakby mam tam być. Po drugie, wiedziałem, ile mnie to kosztowało pracy, bo ja wtedy, no tak naprawdę dwa miesiące, które miałem do wyprawy, no to po prostu zażynałem się treningowo. Ja uważam, że wręcz się wtedy przetrenowałem przed tą wyprawą. Spałem w namiocie hipoksyjnym właśnie, obniżonej zawartości tlenu, więc byłem codziennie wyczerpany. Pracowałem po 12 godzin, przy okazji jakby kompletowałem ten sprzęt. Czułem, że jadę po prostu w jakieś miejsce, gdzie naprawdę będzie niebezpiecznie, gdzie nie wiem do końca, czy będę mile przyjęty. Organizacja wyprawy w ogóle jest jakimś no, koszmarem. Jeszcze połączenie tego z pracą, naprawdę na, na mocnych obrotach, gdzie ja na przykład potrafię, nie wiem, jechać rano w Tatry, zrobić trening, jechać na noc do Krakowa, zrobić trening w tej komorze hipoksyjnej, spać w niej, rano o 6 wstać, zrobić trening, o 11 być na kolegium w Warszawie, pracować do 23. No tak jakby nie znam wielu osób, które wytrzymałoby. Mhm. Taki rytm, i jak później nagle słyszę tą całą krytykę, po prostu to nie było nawet tak, że ona mnie zabolała, tylko była niesprawiedliwa. Tylko akurat uważam, tak że samo jak to akcja w namiocie w Basecampie, prawda? Tak. Że, że, dlaczego? Tak. I pamiętam, że wtedy miałam takie poczucie, że niezależnie, jakby to były no, też czasy, kiedy chyba też świat dziennikarski nie był aż tak podzielony, że niezależnie od stacji telewizyjnej czy redakcji, no bo jakby mam znajomych czy, czy dawnych. Kumpli, czy, czy znajome z pracy, no praktycznie w każdej redakcji w Polsce, że wszyscy po prostu gdzieś tam stanęli w mojej obronie, że na zasadzie, że jeśli jest jeden dziennikarz w Polsce, reporter, który poradzi sobie z takimi warunkami, no to jest to Oswald, tak? I, mm. yy, I jakby tak naprawdę, ja to porównywałam trochę na zasadzie, jeżeli są ważne wydarzenia, jak na przykład Mistrzostwa Świata i wysłamy swoich dziennikarzy, jest tak ważne wydarzenie, jak Możliwość pierwszego zimowego wejścia na K2, no to jakby czemu nie wysłać tam dziennikarza? Skoro też wysyłamy dziennikarza, nie wiem, do Syrii, do Afganistanu. Oczywiście tam jakby te historie i, i wydarzenia są innej wagi. Oczywiście tutaj mówiłem jakiś fanaberii sportowy, czyli himalajzmie. Natomiast czułem, że jakby będąc dziennikarzem i jakby szukając newsa dobrego, o którym mogę opowiedzieć, to, to jakby chcę tam lecieć. Więc. Yy więc jestem podatny na krytykę, to nie jest tak, że jestem nie wiem, człowiekiem ze stali, jak ktoś coś nie wiem, powie, natomiast jakby też... A jak właśnie sobie w takich momentach ustawiasz swoją głowę i z, z którego miejsca jakby tą krytykę gasisz, żeby powiedzieć, że to jest to, co chcę robić? W sensie skąd masz tyle tego samo że to jest właściwe? Staram się, to znaczy przede wszystkim staram się po prostu nie wchodzić też w żadne sekcje komentarzy i fora, bo na przykład jak zacząłem jeździć na wyprawy, jeszcze wtedy jako filmowiec, właśnie z wyprawami polskimi, no to tam na forach różnych spinaczkowych po prostu ludzie jechali bardzo mocno po mnie i bardzo często było tak, że ja nie czytam, ale ktoś mi pisał, Ej, czytałeś, co o tobie pisze? Ja tak nie, jakby nie chcę czytać, bo ja nie potrzebuję tej wiedzy. Jakby rzeczywiście jest tak, że wierzę w to, co robię. I też wiedziałam, że jakby na każdym etapie tych po kolei wypraw, jakiejś takiej mojej naturalnej ewolucji w stronę ośmiotysięczników, jeżeli byłbym obciążeniem dla jakiejś wyprawy i może to jest właśnie ten zdrowy egoizm i ambicja, to ja wiem, że nie pozwoliłbym sobie na to, żeby po prostu więcej jeździć. Powiem, że ja bym nie chciał być na przykład filmowcem, po którego ktoś musi iść, który, nie wiem, hmm. odmroził się, któremu trzeba rozbić namiot, bo on musi w tym czasie pokręcić. Nie uczestniczyłem zawsze jako zespół. I, I myślę, że to też po prostu spowodowało, że, że tam się czułem dobrze. Natomiast yy, myślę, że. Ale wiesz, ja się pytam jakby skąd, skąd masz tą sil, silną psychikę, żeby móc mimo na przykład takich znaków, czy tak samo jak w tym namiocie, wiesz, odśnieżałeś przez kilka godzin yy, namiot wkurwiony, żeby jakoś to załagodzić. I wróciłeś do tego namiotu. Nie spakowałeś się finalnie i nie poszedłeś, nie powiedziałeś, dobra, yy, pierdole, to nie, to nie. Tylko masz. Takie coś, że mimo, że jakby wiesz, znaki na niebie i, i duży płot przed sobą, a ty i tak go przeskakujesz. Jakby to jest zadziwiające, dlatego też pytam pod kątem ludzi, którzy ambicja, mają nie wiesz, wiem. zwątpienie w siebie, często jakieś kry, kryzysy motywacji i tak dalej, że to, jest, to są duże rzeczy, o których Ty mówisz, a ty mimo wszystko je przeskakujesz. Wiesz, co no, może to jest rzeczywiście, nie wiem, jakaś niezdrowa ambicja, nie? Albo, albo takie poczucie, że. Um, nie wiem, no na pewno dzieciństwo też w duży jakby sposób na mnie wpłynęło. To, że jakby chciałam uprawiać sport, zawsze mnie to fascynowało, jakby takie poprawianie swoich możliwości. E, jako dziecko miałam zostać piłkarzem, ale moi rodzice się nie zgodzili, że jakby mam stawiać na edukację i mam się uczyć, a nie biegać za piłką, gdzie myślę, że miałam potencjał i miałam iść do szkółki Sportingu Lizbona, więc ten sport był zakazany i byłem jako takie dziecko po prostu no, takim naprawdę chorowitym maluchem, nie? który e, w klasie zawsze znał odpowiedzi, ale bał się odpowiedzi, bał się zgłaszać do odpowiedzi, bo wstyd mu było, że może wiedzieć więcej niż inny, inni. Czytałem po prostu książki na potęgę, jakby wszystkie lektury szkolne miałem przeczytane, nie wiem, zanim w ogóle zaczął się rok szkolny, abstrahując od jakichś tam trudniejszych pozycji, które wyprzedzałem pewnie o parę lat swoich rówieśników. Więc żyłem w jakimś takim swoim świecie, najpierw właśnie jakiegoś tam odkrywania w książkach innego świata, nie wiem, hmm. jako dziecko podróżników i odkrywców i zawsze miałem takie poczucie, że chciałbym zrobić w życiu po prostu coś, nie wiem, no nie mówię, że chciałbym znaleźć się na stronach Wikipedii, bo nie, uważam, że to jest bardzo zdradliwe. Chciałbym po prostu zrobić tak, żeby być dumny ze swojego życia, tak? I jak mnie ostatnio zapytał taki właśnie wspinać 19-letni, jak widzę siebie za 20 lat, ja mówię przede wszystkim chciałbym mieć poczucie jakiejś zgody samemu ze sobą, że nie zmarnowałam w żadnym momencie talentu. I, I też mam chyba taką niezachwianą wiarę, że coś, co dla innego po prostu jest jakąś abstrakcją, nie wiem, marzeniem czy czymś po prostu fanaberią. Jeżeli ja to sobie postawię za cel i dla mnie to jest do zrealizowania, to ja to po prostu zrobię. i i tyle. No Jak jest... widzisz już te cele, to jest tak, że jesteś wtedy szczęśliwy? Tak. Czy mówisz sobie mało i a tego? Nie, jestem naprawdę jestem mega szczęśliwy. Jakby na piku, na szczycie, oprócz szczęścia, po prostu no popłakałem się i e, pamiętam, że ktoś tam chyba skomentował, no tak, no był brak tlenu na tej wysokości, e, a po prostu się popłakałem, jakby autentycznie. No było mi siebie żal po prostu za tą drogę, całą, którą przeszedłem. Żal na zasadzie, że tyle musiałem w to włożyć wysiłku. Żal nie wiem tego małego dzieciaka, który właśnie idzie na sygnale do szpitala, ale też duma, że właśnie udało mi się samemu to osiągnąć. Też Więc duma y chyba tak. Duma, duma ale nie mam tak że już zaraz następny i tak dalej zresztą yy, nie chciałbym za szybko się rozprawiać z górami wysokimi no bo sprawi mi to bardzo dużą frajdę i jak widzę też taką gonitwę za rekordami że teraz tam nie wiem w 90 dni udało się zrobić wszystkie no to ja na przykład zupełnie nie czuję takiej potrzeby ja lubię po prostu sobie wrócić do domu zrobić pranie pojechać na makaron bezklutenowy. E, nie wiem spotkać się ze znajomymi albo pójść na imprezę po prostu poczuć komfort i nie odczuwam takiej potrzeby, że już za się. Miesiąc gdzieś tak. Jakbym myślę też długofalowo po prostu swoich a projektach. też powiedziałeś, że czyli, czyli gdzieś tam działasz pewnie z tego miejsca dziecka, które nie mogło grać w piłkę, więc ta energia gdzieś w tobie została i teraz jest to udowadnianie ja czyli to jest w kierunku rodziców pewnie trochę Hmm, nie wiem. Powiedziałeś, że oni będą podróżnikami, są, tak? Nie, generalnie, znaczy, wiesz, no, lubią podróżować, natomiast, yy, wiesz, no, to jest na przykład pytanie, które często słyszałam: czy muszę komuś udowodnić, że właśnie, nie wiem, swoją rodzicom może paść? No bo to jest takie <laughs> to, wiesz, pytanie yy, na te czasy bardzo tak, aktualne. No, takie też na pewno terapeutyczne, natomiast yy, myślę, że nie, że po prostu. Yy, Mam takie umiłowanie wolności, tak? I, I to, że rzeczywiście no to nie było tak, że jak miałam nagle 18 lat i pierwsze co to z domu wychodzę i gram w piłkę. No nie jakby, no bez przesady. <grym> <grym> Natomiast na pewno też rodzice zakorzenili we mnie po prostu jakąś taką ciekawość świata, <grym> otwarcie jakby na inne kultury, czytanie, rozwijanie się, po prostu takie postawienie na siebie i na przykład jeżeli chodzi o ten to, że nie przyszedłem do szkółki piłkarskiej, no to jestem wdzięczny moim rodzicom, jakby no super jest piłka nożna, ale jakby to, to nie jest jakby świat zupełnie, w którym się, bym się odnalazł i nie wiem, no pracowałem dla UEFA, byłem na przykład, nie wiem, oficerem łącznikowym przy reprezentacji Portugalii, mieszkając miesiąc jakby z piłkarzami w hotelu i za całe ich życie tak naprawdę odpowiadając i jakby gdzieś tam te moje drogi zawsze się krzyżowały ze środowiskiem piłkarskim. Ale ja to nie piłkarskim. miałeś żalu, że nie jesteś jednym z nich? Nie, jakby zupełnie, nie, nie, <miech> nie, nie, nie. są no nie. <grym> nie. Nie, to, że oni mi zazdrościli, chociaż pamiętam jak później tam byłem jako reporter przy meczu Ligi Narodów Polska-Portugalia i poszedłem do szatni piłkarzy i tam był sztab, jeszcze zanim przyjechali piłkarzy właśnie tam jeden z tych opiekunów reprezentacji mówi o, Sveld, kurczę, właśnie wrócił z Everestem i y". mówię, z Brod pika, nie Everest, ale też mówię, A, to mówię, o, to tam wszystko dla nas jest Everestem i to było takie miłe, że jednak dla nich, którzy, nie wiem, no gości który jest menedżerem Cristiano Ronaldo, a po prostu jakby ja też w jakiś sposób to, co robię, jest dla niego jakąś abstrakcją i, i gdzieś tam to też podziwia. Było miłe i myślę, że nigdy nie zostałbym Himalajstą, gdybym zastąpił kasza. Wracamy do tematu może niezbyt miłego, a mianowicie do tematu śmierci. Czy to jest temat, o którym się... Myśli będąc wysoko, czy to jest temat, który się od siebie odsuwa, bo ty w swoim przypadku e, niestety doświadczyłeś e, bardzo blisko e, tego tematu, czy to poprzez swoje przysypianie, gdzie trochę byłeś po drugiej stronie e, i na szczęście się wybudzałeś, czy też e, obserwując no, was na własne oczy, jak na, e, jeden z Twoich partnerów spada podczas wyprawy, a trzech nie wraca i jeszcze jeden. Też ginie? Tak. E, jak to jest z tą śmiercią? No z tą śmiercią jest tak, um, że przynajmniej jakby takie jest moje doświadczenie, że do momentu póki nie doświadczymy, to wydaje nam się, że jakby, no jesteśmy na to gotowi. Abstrakcja. i tam Tak. Nie, ale z drugiej strony to jest takie... Ile razy, nie wiem, nie słyszałem w jakichś tam wywiadach, no, wy jedziecie tam, ryzykujecie, i zawsze są te same odpowiedzi, że tam życie smakuje najlepiej, że e, doświadczamy tam w ogóle jakby tej cienkiej linii między życiem a śmiercią. I to są oczywiście prawdy, albo już czasem truizmy, jak są powtarzane tak często. Natomiast y, prawda jest taka, że, y, no, nie wiem, jakieś dziły na przykład na wyprawę sportową, no to nawet podpisywało się pismo, jeżeli. Skiniesz, to czy ktoś ma jechać po Twoje ciało, czy szukać, czy zgadza się na to, żeby być tam, co jest jakby bardzo naturalne i racjonalne, ale nawet podpisujące, to jest takie, dobre, no przecież ja nie zginę, nie? Wszyscy wokół mogą zginąć, to jest ale nie ja. zawsze? Y, to było na wyprawach sportowych, na które jeździłem. Teraz jakby, jak nie wiem, jak jest na, na wyprawach takich zorganizowanych rzeczywiście, że, że nie wiem, Polskiego Związku Alpinizmu, bo jakbyś tam nie uczestniczył w tych wyprawach. Natomiast swego czasu tak było. I ja jakby sam z siebie też mam podpisane takie papiery, po prostu aktem notarialnym, jakby decyzję, nie wiem, kto mnie może odciąć od kroplówki w razie czego, w sensie, kto może podjąć decyzję, jakby co dalej ze mną, bo uważam, że jakby to są rzeczy, o których człowiek wydają się, że tak naprawdę myśli, że kontroluje, ale tak naprawdę jakby myślę, że gdzieś tam się to odsuwa, nie? że jakby to nie jest aż tak istotne. No bo jedziemy tam żyć i zdobywać, a nie umierać. Natomiast już jakby, no też doświadczenie i jakaś taka świadomość w własnej kruchości uświadomiła mi, że po prostu jeżeli coś mi się wydarzy, no to chcę, żeby prozaicznie ktoś po prostu miał na przykład klucz do mieszkania mojego. Poszedł, posprzątał rzeczy, rozliczył się z właścicielką. Ktoś w stanie polisę powie, jakby wie, co ma z tym zrobić, co trzeba spłacić, czy nie spłacić, i wie, że na przykład, nie wiem, jeżeli jestem już w stanie takim i takim, tak już nie ma co jechać po mnie ryzykować, a już na pewno nie po Więc to są na pewno trudne tematy, ale uważam, że po prostu. Robiąc to, co ja robię i podchodząc świadomie, racjonalnie i z empatią też do innych osób, do tych, które zostają, bo to jest jakby temat, jakby żałoby, ale to też może gdzieś tam później jeszcze poruszę. Natomiast, tak, żeby jak najmniejszy kłopot, trochę tak brutalnie rzecz no, ujmując, stawić po swojej śmierci. Tak, miłości i myślenia większego niż strachu, tak? A to też nie jest tak, że to właśnie ułatwia życie? Jak się do na tego pewno... zbliży, bo tak. wiesz, Łatwia... że to się wydarzy, więc co ci pozostało innego niż spełniać te cele, żyć? Tak myślę, chciałeś? że to daje po prostu taki komfort, i, i myślę, że taka sytuacja, w której byłem najbliższy, takiego naprawdę poczucia, że jakby to już jest mój koniec, była w 2019 roku akurat na 7 tysięczników w Indiach. I ja nawet nie miałem takiego, nie wiem, miałem taki kilkusekundowy jakiś flash, kilku jakichś tam osób z mojego życia, ale nie miałem też żadnej paniki. Miałem po prostu takie poczucie, no to było dosłownie sekundy, że, no szkoda, że to koniec, no ale no, jakby przeżyłem tak jak chciałem, nie? Mimo, że jakby to wtedy w ogóle, no, to było 4 lata temu, tak? Praktycznie nic jeszcze wtedy nie zrobiłem w górach wysokich. ale co miałem, się wtedy wydarzyło? Y było tak, że wspinałem się na. No, na Takich bardzo kruchej skalę yy, nagrani właśnie na 7 w Indiach. No i po prostu taki gigantyczny blok skalny zaczął. No, po prostu wyjeżdżać mi na twarz. Jakby ja byłem wpięty w linę poręczową, więc tak naprawdę no, nawet nie mogłem w żaden sposób uskoczyć. I no jakby po prostu chwytam się go ręką i ja on w tym momencie zaczyna po prostu wypadać razem ze mną, więc oparłem się jakoś tak, ciałem o tą skałę i po prostu powstrzymałem ten upadek, gdzie jakby nawet nie wiem, ile ta skała mogła ważyć. Jakby w ogóle ciężko jest mi ocenić jakby jakieś takie zachowanie yy, i to moją, nie wiem, jakąś taką reakcję intuicyjną. Natomiast po prostu jak dotarłem, przewspinałem pozostałe kilkadziesiąt metrów, no bo chciałem jak najszybciej z tej skały uciec, to po prostu kląkłem na śniegu i po prostu pomodliłem się, nie wiem w sumie do kogo wtedy, ale na sedzie że jakby dziękuję, że żyję, bo, bo czułem, że to jest ten moment, więc na pewno... Yy, jakby takie poczucie, że jakby takie sprawy po prostu doczesne masz zamknięte, czyli właśnie na zasadzie nikt się nie będzie martwić po twojej śmierci, żeby hmm. się włamać do mieszkania, to jest prozaiczne, ale ja naprawdę też myślę o takich rzeczach. Daje ci to taki komfort, na zasadzie, no niczym się nie stresujesz. Jakby że zargasz. masz zielone światło, żeby umrzeć. Tak. Prawie, <grym> że żółtym wolowym. No tak, tak, tak. Na zasadzie takiej, że to, co ode mnie jest zależne, no bo na śmierć tak naprawdę w górach wysokich, no Ok, większość wypadków jest spowodowana yy, z powodu błędu ludzkiego, złego oszacowania na przykład aklimatyzacji, warunków obiektywnych, schodzi lawina, bardzo często jednak można to przewidzieć. Natomiast yy, chcę, żeby po prostu to, co jest ode mnie zależne, tak jak się super przygotowuję do wyprawy, trenuję, yy, haruję gwół, yy, jadę przygotowany sprzętowo, wydolnościowo, jakby jestem tylko ja i ten projekt, to tak samo chcę, żeby wszystko, co tu tutaj jakby zostawiam, żebym rzeczywiście mógł to zostawić, a nie, że później podczas wyprawy martwię się, nie wiem, jakimiś polisami, mm -hmm. zamknięciem, nie wiem, yy, rozliczenie pitu i nie wiadomo co, chociaż to też są czasem <tudne> trudne sprawy zdalnie. Yy, natomiast yy, Rzeczywiście jest tak, że w momencie, w którym pierwszy raz zobaczyłem śmierć na własne oczy, i to było takie naprawdę brutalne zdarzenie, to nie było na Ziemi, że. Y, tak, no, ta, ta wyprawa na zimowa na K2: 20-21. I, no I po prostu fakt, że sobie zjeżdżam na linię, słyszę, że coś tam gdzieś spada, ale jestem przekonany, że to kamień, odwracam się i to po prostu leci człowiek, i to jest jakby tak abstrakcyjny widok. Y, że chyba nie da się jakby nigdy na to przygotować, nie? W tym roku też miałem tak na napurnie podczas ataku szczytowego, że yy, no kilkadziesiąt metrów ode mnie po prostu takim plaskiem coś spadło, Bałam się, że też to, to człowiek po prostu jest tak, że spada jakby nawet jeżeli to nie jest jakoś strasznie na, na, nastromione ten stok, no to po prostu zaczyna się spadać, koziołkować, jakby znikasz, no lecisz tysiąc czy dwa tysiące metrów i jakby koniec. Później okazało się, że to plecak jednego wspinacza po prostu. Natomiast jak miałabym znów takie, nie, jakby Plecnek. znów koszmar, znów coś się dzieje na moich oczach, nie? Um, więc um, to nie jest tak rzeczywiście, że, że jest zielone światło na śmierć, natomiast jest no po prostu na pewno duża świadomość, że no po prostu to się tak. może wydarzyć i znów jakby mógłbym to w jakiś sposób trywializować, że najgorsze przeżycie w życiu to miałem jak jechałem skuterem bez kasku w Japonkach i bez koszulki w Grecji na Kalimnos sobie po prostu z plaży i rozbiłem się skuterem i no cud, że przeżyłem i w ogóle dotarłem cały zakrwawiony na samolot. Gdzie miało na wakacjach, gdzie miałem Na wakacjach, tak, gdzie sześć dni się wspinamy, się nie stało, 7 dnia przed odlotem pojechałem na plażę i wracając się rozbiłem skuterem. Ale nie chcę, jakby tak spłucać tego, tak? Jakby rzeczywiście może się wydarzyć, że wyjdę stąd i nie wiem, podrąci mnie samochód czy coś. Natomiast wiem, że tam jakby pcham się trochę na własne życzenie i jeżeli czegoś się boję, to jest to po prostu taka głupia śmierć. Na zasadzie, że nie wiem, będę schodzić ze szczytu, przez swój błąd wpadnę do szczeliny, bo już będę wyczerpany, albo źle ocenię warunki i po prostu zejdzie na mnie lawina, albo. Też a dość niewdzięczną śmiercią byłoby to, że jedziesz komuś ratować życie, a ty giniesz. Ja nie chcę też tutaj z siebie robić jakiegoś wiesz, dziennikarza z pudelka, który szuka niefajnych emocji, ale jak się uspokajałeś po tym, kiedy widziałeś, że to ciało koło ciebie leci? To są takie rzeczy, których wiesz, prawie nikt nie przeżyje z ludzi, które, których znam i których się nie zapytam jak, jak się uspokoić, jak wrócić do tego, co w tym momencie robię? Bo ty wtedy schodziłeś, wchodziłeś, schodziłeś. Wtedy scho schodziłem do bazy, bo poszło załamanie pogodowe. No tak naprawdę dla mnie wtedy wspinanie zupełnie straciło sens. Jakby w momencie, kiedy zobaczyłem tego człowieka lecącego, i później jakby obecność przy nim do momentu, kiedy po prostu ostatni raz wydał tchnienie. Jakby ja miałem takie poczucie, dobra, jakby to jest koniec, wracamy do domu, jakby tyle no jakby To wspinanie nie ma sensu, przecież przyjechaliśmy tu zdobywać szczyt, a nie ginąć. No i tak naprawdę wtedy myślę, że przebywanie ze wspinaczami bardziej doświadczonymi, którzy, no, po prostu każdy miał tą samą opinię. Na zasadzie, słuchaj Oswald, jeżeli ty zginiesz, to zrobi ci różnicę, czy po twojej śmierci ktoś się będzie dalej wspinać, czy nie. Mówię, no nie no, w sumie jakby wolałbym, żeby każdy tam jakby przyjechał tutaj zrealizować swój cel, niech dalej realizuje czy więc... się bezsilny taki, że jesteś obrażony na góry? Przestraszony? Hmm. Może trochę przestraszony i na zasadzie takiego naprawdę no, że to jest naprawdę ryzykowne, nie? Że, że nie na to wszystko już, masz wpływ. Nie? To już nie jest przeczytanie w książce, że ktoś tam, nie wiem, w 84 czy coś gdzieś spadł, czy że Krakauer opisuje, jak tam po kolei ludzie giną czy zamarzają, tylko to jest gość któremu przypadkowo zupełnie 48 godzin wcześniej zrobiłem ostatnie zdjęcie jakby jego żyjącego i tak naprawdę zostaje trafiony kamieniem i po prostu no spada 670 metrów i jakby no tyle jakby marzenia ma, ma kochającą żonę, córkę, rodziców, bo poznał później całą jego rodzinę. No, i tak naprawdę w tamtym momencie po prostu jakby był realizować coś wspaniałego, mógł przejść do historii, jako, nie wiem, zimowy zdobywca K2, a w tym momencie po prostu już jest ciałem, który nie żyje. Więc na pewno. To było przed wejściem na Broad Peak? To? Tak, tak, to było pół roku przed wejściem na Broad Peak. Więc na pewno było to, był to ogromny szok. Nie wiem, czy można ocenić, że się bałem góry, czy nie, no bo w sumie jeszcze się później tam wspinałem na, na K2 i zimą i latem. Natomiast na pewno było to takie brutalne uświadomienie sobie, że stary to naprawdę, to naprawdę to jest. jest... Chyba... Tak, ale ja z drugiej strony uważam, że nigdy się nie można oswoić ze śmiercią. Bo... Ale wiesz, o co mi chodzi, że jednak wracasz jakoś tam odmieniony i jednak w sensie wracasz do Polski, do tego ciepła, gdzie pierzesz, idziesz na bezglutenowy makaron, do tej codzienności i jesteś jakoś w miarę zregenerowany i oswojony z tym, że tam tak jest, i mimo wszystko znowu tam lecisz. Tak, natomiast ym, powiedziałbym, że no bo oswojenie to jest trochę tak na sedzie, że właśnie wiesz, że, że przyzwyczaja się, że jakby jak już zobaczysz, bo kiedyś dostałem takie pytanie, jak y, zacząłem jeździć do Ukrainy, jak się zaczęła wojna i byłem w Buczy, to czy fakt, że widziałem ciało jakby ciała na K2 spowodował, że w Buczy jak leżały ciała na ulicy, to jakby mnie to nie przerażało, bo byłem oswojony, bo powiedziałam, że jakby nie, no nie jesteś w stanie się oswoić. Mhm. A na pewno też nie można porównać tego, że ktoś jedzie z jakichś po prostu sportowych ambicji realizować swój cel, a ktoś w swoim mieście jest jakby po prostu zabijany przez to, że jakby no tak, Rosjanie chcą go zupełnie. zabić. Są to inne historie i, no i po prostu nie da się. Natomiast na pewno oswajam się z sytuacją taką nie wiem, dużego stresu, natężenia emocji, tego, że po prostu ktoś zmara. Ty musisz jednak jeszcze, nie wiem, zejść. Nie mhm. możesz w tym momencie po prostu wpaść w panikę i puścić się i samemu polecieć. Natomiast każda taka historia powoduje, że no trochę obrastasz jakimś takim, nie wiem, zbroją, pancerzem, ale też nabierasz dystansu dużego do życia, że naprawdę jak stoisz w korku i mimo, że jakby nie lubię się spóźniać, ale się gdzieś spóźnisz czy coś, to, to trudno jakby to, to stanie Puchartuje się... jednak jakiś tak, jakby... Nerwy, wiesz, które tak. normalnie bycie cię przejęły. Albo takie poczucie, że naprawdę stary, nie jest aż tak źle, bo nie wiem, jakoś nie się spóźniłeś, albo nie wiem, albo yy, źle wyprałeś t-shirt, ci zafarbował, a jednak... Yy, ale z drugiej strony też zawsze podkreślam i uważam, że to jest istotne, żeby nie odklejać się też od rzeczywistości, że jakby jak wracam bardzo często, no nie wiem, no zdarzyło mi się parę razy słyszeć, że jestem jakiś taki, nie wiem, odklejony, wręcz trochę takie nie wiem, Narcystyczne jakieś przejawy, że tutaj czujesz, że zrobiłeś coś wielkiego. Ja mówię, w ogóle tego nie ma. Natomiast ja wiem, że czasem funkcjonuje trochę równolegle do tej rzeczywistości, że nie wiem, no jak po prostu wróciłem zimą 2022 z Nepalu. Yy, I było tak, że po prostu yy, no jakaś kobieta z miejscowej wioski rodziła, i jej zanim przylecia poniósł Mgłowiec, ona po prostu urodziła gdzieś tam na korytarzu tego lądowiska. I przyleciała mi, był akurat weekend, przedem sobie gdzieś na imprezę w Warszawie i tak patrzyłem na tych ludzi tu, miałem tamte obraz z tyłu głowy i tak. I później pomyślałam, przepraszam, pomyśla, w którym, do którego świata ja przynależę. I jakby, no, prawda jest taka, że w tamtym świecie jednak jestem gościem, tak? Y jakby w górach jestem gościem, jakby wchodzę w jakąś przestrzeń z drugiej strony też wracając z takich doświadczeń, z takich obrazów i wchodząc za sobie, nie wiem, na imprezę czy do lokalu w Warszawie, jak ludzie pytają, jakie jest moje marzenie na wyprawie, moje marzenie na wyprawie jest takie, że mogę wejść do sklepu i kupić to, co mam ochotę zjeść danego dnia. Czyli na przykład właśnie, nie wiem, albo kupić sobie y, kole, albo po prostu kupić sobie, nie wiem, wędlinę czy cokolwiek, nie? Więc to są naprawdę takie podstawowe potrzeby. Więc pytanie, do którego świata jest mi bliżej, no wychodzę z założenia... w tamtym świecie jesteś krótko, na krótko. Tak, ale jest to na Więc tyle Ale Więc pewnie w jakiś sposób idealizujesz, że on balansuje ci to rozpieszczenie, które masz tutaj. Wiesz, o co chodzi? Że gdyby te proporcje odwrócić i być tam długo, a przyjeżdżać tu, to pewnie byś trochę zazdrościł temu światu, że tu jest tak... E tak. Ciepło też... kolorowo jest bezglutenowy makaron, który sobie możesz nie, zamówić nie. w kilku knajpach na przykład. Nie? I rzeczywiście jest tak, że będąc tam po prostu nie, nie wizualizuję sobie, nie wiem, wakacji na Malediwach, tylko wizualizuję sobie, że po prostu będę mógł zjeść coś ciepłego, wykąpać się yy, i po prostu, nie wiem, zasnąć normalnie w swoim łóżku, a nie na jakiejś karimacie, przez którą czujesz, że po prostu nie wiem, przychodzi ci zimno wilgoć. Natomiast na pewno po prostu ten czas po wyprawie jest jakimś takim no, lądowaniem i bardzo często on zajmuje jednak jakiś czas. Yy, I w ogóle. Yy... A Pamięasz takie depresje popowrotne, kiedy uważasz, że to jest, ten świat tu jest bezsensowny, bo jest taki płytki i łatwy. Nie w ten sposób, ale na przykład teraz, jak wróciłem z tej ostatniej wyprawy w maju, to miałam taki, no, największe takie poczucie spustoszenia też chyba emocjonalnego, ale nawet nie w zetknięciu z tym światem, tylko po prostu tam się bardzo dużo działo. No, bo dwa tysięczniki w momencie, jak mieliśmy wracać do Polski, wróciliśmy jeszcze na ośmiesięcznik ratować życie wspinacza z Hiszpanii, który miał złamanie otwartej piszczela, i po prostu jakby wydarzyło się. Tyle w tym czasie, i w międzyczasie e, też. Y to no też w Polsce była, była tragedia w środowisku górskim i po prostu miałam wrażenie, że po prostu na przestrzeni ostatnich 72 godzin wyprawy, kiedy tak naprawdę siedziałam sobie w hotelu w Katmandu i bardziej myślałam o tym, co zjem sobie na śniadanie i czy kupić hmm. pamiątki, czy nie, nagle jestem wyrwany, wrzucony znów w tę górę, ratuję życie człowieka, ląduję, przelatuję do Katmandu, jest nie wiem, 20, 22, 4 rano wyjazd na lotnisku, lot ląduję w Warszawie i nagle po prostu jestem wrzucony w taki, w taki kocioł i nie wiem, czy to była depresja, ale na pewno miałem takie poczucie, że za szybko się to wydarzyło, że nie miałem zupełnie z takiego, no taki bufer ochrony, że właśnie nie wiem, po Katmandu sobie przynajmniej 24, 48 godzin się powałęsasz i po prostu poczujesz, jeszcze to nie jest twoja cywilizacja, ale już jednak jest to, mm. jest to cywilizacja. to taki fade out i zejście tak. powolne do rzeczywistości. Więc tego czasem brakuje, a y, też z ciekawostek jest taka książka y, o medycynie wysokogórskiej, no taka przepasna po prostu encyklopedia 800 stron i są tam różne aspekty poruszane, więc raz na jakiś czas ja sobie tam dozuję trochę wiedzy. Jest na przykład takie ciekawe sformułowanie, że jest taki syndrom żarłoczności po wyprawie, mhm. że przez to, że na wyprawie jesteś skazany na to, co w bazie, no nie wiem, tam zakontraktowany kucharz ci przygotuje, raczej nie są to rarytasy. A w ogóle w akcji górskiej, no to naprawdę jest bardzo mało. I... No i też tracisz ile kilo podczas wyprawy? No 6? ja teraz chyba cztery straciłem. Tak naprawdę najwięcej kilogramów straciłem przy tej pierwszej wyprawie na K2, ale też po prostu jechałem w takiej formie maratońskiej, wychudzony. Później trochę zmieniłem trening, na zasadzie bardziej postawienia, nie wiem, na siłę i taką ogólną wytrzymałość, niż na to, żeby być wybieganym. Natomiast wracasz, to po prostu jesz i masz wrażenie, że po prostu możesz jeść bez przerwy, nie? Jakby ten ubytek kaloryczny, ale też takie zapotrzebowanie. Podstaw, nie? Jakby no, jedzenie jest jakimś podstawowym. E, też smaki chyba. E, też smaki, na pewno, tak. Do pieczywa? Bezglutenowego. Bezglutenowego. Bez tak. się <noise> po prostu, sobie Zapomniałem o tym, że nie mogę. Chlebu bez bezglutenowego, który jest dobry, e, posmarować sobie masą wegańskim z solą i położyć sobie na to kawałek solami Ale jest prawda? Że to pieczywo jest chyba takim... E, tak, chociaż... Pokarmem, do którego się często y, my Polacy tęsknimy, będąc w, y, w Azji chociażby. Chociaż ja mam właśnie bardziej tak, że yy, chyba tęsknię po prostu do takiego dobrego obiadu, nie? Czegoś, ja po prostu na wyprawie jem trzy razy dziennie ryż, no bo ja, jakby to jest jedyna rzecz bezglutenowa, którą tam można zjeść, więc tak naprawdę po prostu na ten ryż już nie mogę patrzeć, więc właśnie jak mówię o temat karonie to rzeczywiście jest knajpa na Mokotowie, na którą zawsze, której zawsze jadę z lotniska i po prostu wiem, że zawsze tam no. zjem i wchodzę taki brudny, <grym> jakbym po prostu się gdzieś tam wydostał z jakichś, nie wiem, e, okopów. Spalony na twarzy, czy odmrożony, wyczerpany i po prostu w drodze jakby do domu zawsze, zawsze tam zahaczam. Zejdźmy z gór na ziemię. Chociaż góry to też ziemia. Eee, muzyka, właśnie. Towarzyszy ci jakaś podczas wypraw? Masz e, płytę wykonawców? E, coś, co cię pcha? Jak w momentach kryzysowych? Coś, co cię uspokaja? Mm, mam Natomiast, no w sumie można byłoby powiedzieć, że tak na co dzień słucham jakiejś, nie wiem, muzyki nie najwyższych lotów, bo, bo jest to elektronika albo, albo techno, mimo że mam wykształcenie muzyczne i też chodziłem do szkoły muzycznej, ale gdzieś o. tam z czasem, po prostu myślę, że gdzieś tam takie życie w w treningu, gdzieś tam taka muzyka jest mi bliższa, natomiast na wyprawie, no słuchamy różnej muzyki, natomiast zazwyczaj jest tak, że po prostu uczestnicy z różnych krajów gdzieś tam mają swoją muzykę i ktoś po prostu podłącza głośnik i tam puszcza jakieś swoje. Ja na przykład, nie wiem, na co dzień nie słucham, nie wiem, na przykład Dire Straits, a, a na wyprawie zawsze po prostu mam z dwa czy trzy albumy, czy, czy nie wiem, czy Perfect. Mam jakąś taką playlistę nawet zrobioną wyprawową, gdzie są po prostu jakieś takie hity chyba lat 80. -tych, 90. Perfektu na wyprawach? Tak. Wow. Nie wiem, po prostu mam tak, że kiedyś ściągnąłem. Może to już jest jakaś taka kwestia, że ta płyta kojarzy mi się po prostu z jakimiś poprzednimi no właśnie, wyprawami. Bo miałem muzykę wyjazdową, taki album, której tak. nie słuchasz tu, a. Ale mam jakby też takie. Tak, na przykład e, po prostu też niektóre kawałki kojarzą mi się z danymi momentami i. Jak na wyprawie na K2 16 stycznia zginął Sergi Mingote, i tego samego dnia Nepalczycy zdobyli właśnie K2 pierwszy raz zimą, i dzień później taki wspinacz z Irlandii, zresztą zginął teraz na Napórnie, No Alhana, miał rodzinę. I w ogóle a propos też tego, jak sobie poradziłem z tą, z tą traumą, to właśnie fakt, że on ma urodziny, zrobiliśmy mu imprezę niespodziankę z jakimiś takimi światełkami. Był tor zrobiony przez kucharza w bazie, 20 osób się zebrało w tej mesie, przynieśliśmy taki naprawdę duży głośnik JBL od Nimsa, no i ja miałem być DJ-em i puściłem jak on wchodził i takie były światełka, no takie sztuczne ognie, jak czasem się daje tam przy, przy tortach i puściłem kawałek Forever Young i po prostu... Za każdym razem, jak do końca życia usłyszę ten kawałek, mimo że nie słyszę go zbyt często, to będzie mi się zawsze kojarzył z tym momentem: jak on po prostu wchodzi, widzi te światełka, ma wzruszenie, siada, kroi tort. Ja ściszam tę muzykę i on mówi, że jakby to, że żyjemy, jest ważne, i że nieważne jest, czy zdobędziemy ten szczyt. I jakby te urodziny są celebracją życia, ale też tego, że właśnie nasz partner zginął, więc czasem są tak bardzo prozaiczne kawałki muzyczne, które po prostu później pamiętasz i nie wiem, ja pamiętam, że miałem jakąś taką, nawet nie wiedziałam, że w tle mam ściągniętą jakąś taką playlistę disco lata 90. i zrobiła się tam później regularna impreza, może nie taka, że tam ludzie tańczą i tak dalej i skaczą po stołach, ale normalnie leciało sobie jakieś tam kawałki od, nie wiem, Ace of Base, bo nie wiem w sumie, co to tam jeszcze mogło być. <grym> e, więc, y, więc to jest jeden aspekt, po drugie, bardzo ciekawym aspektem jest to, że czy kiedykolwiek miałeś tak, że skończył się Spotify? Bo to jest kuriozum, które ja odkryłem dopiero na wyprawie, że jeżeli przez miesiąc nie podłączysz się do internetu, to nie masz dostępu do Spotify'a. Po prostu po 30 dniach wszystkie ściągnięte twoje utwory muzyczne, nie masz ich. Musisz po prostu na nowo się podłączyć do internetu, żeby zaktualizować tą listę. Jest to ogromny pól. Wow, nie jak wiedziałem. Jesteś... Wiem, że takie coś jest na Netflixie, bo mój tato ma tablet i sobie z nim nie radzi, mimo że pięć razy go instruowałem, że tu ściągasz, tu masz zapisane, a tam kasujesz. To cały czas mówi, synu, weź mi nowe filmy, zgraj. Więc ja mu zgrywam te filmy i wiem, że on jak nie ma internetu, to też to gaśnie. Ta się, tak, I one to... jakby nie są usuwane, ale nie można ich odtworzyć. Tak, nie wiedziałem, że jak takie jak coś umiejcie. jest. Czy skończył ci się kiedyś Spotify? nie więc skończył i no jest to trochę Nie miałeś ból. miesiąc internetu? Nie miałem, tak. No nawet ponad miesiąc. Poza tym, nawet jeżeli masz dostęp do internetu, to jakby no zaktualizowanie wtedy po prostu muzyczek, jeżeli wszyscy się podłączą, tak, no tak, tak naprawdę ten internet się raz dwa do skończy. Dosłuchania maila raczej. Więc tak, więc zabawne było to, że no ja już jakby tego doświadczyłem wcześniej, no i teraz Bartek Ziemski, z którym byłem na tej ostatniej wyprawie, mówi, nie no stary, to jest niemożliwe, mówię, stary, no mówię ci, bo przez to przechodziłem, nie, więc ściągnij sobie ileś tam, wiesz, jakby offline, ale po prostu po 30 dniach, jakby dzień przed wyjazdem jeszcze zaktualizuj i po 30 dniach nie masz tego. I rzeczywiście po 30 dniach wow. jeb nie masz już żadnej muzyki, no to SoundCloud'a też jakby, no nie możesz się podłączyć ani do niczego innego. Co zabawne, wcześniej wydawało mi się, że jak ściągniesz jakiś y, album na y, iTunes'a, to, to, że jakby masz go offline, okazało się, że też nie ma. W sensie Zab... kupionego? Tak, to też nie możesz go offline już słuchać po jakimś tam czasie. No i zabawne było to, że y, była taka dziewczyna z Kosowa, która się z nami wspinała i ona miała ściągnięte mp trójki. Na laptopa. Ale laptop po prostu z tych kilkuset kawałków, <laughs> może ze trzy już nawet nie pamiętam ich. I na zasadzie, yy, ona sobie przerzuciła to na iPhona, ja z iPhona na swojego i gdzieś tam zapisałam w folderze, właśnie, gdzie zapisuje się pliki. I raz dziennie po prostu sobie takie pięć minut w namiocie. Na zasadzie, dobra, skończył się dzień, to już mogę dać sobie luksus posłania muzyczki więc są to w ogóle takie abstrakcyjne rzeczy, o których na co dzień nie myślisz, jakby nie, że hmm. po prostu chcesz sobie posłuchać czegoś, jakby włączasz Spotify w samolocie, jakby masz i tak offline wszystko ściągnięte i słuchasz, więc, ym, więc muzyka jest tam istotna i pamiętam, już, nawet nie pamiętam teraz, jak się ten kawałek nazywa, jak właśnie były te wszystkie wydarzenia na K2, to yy, po prostu po tym, jak tyle dni był właśnie tylko huk wiatru, te nie wiem, latające skały, lawiny, kamienie, i pamiętam, że położyłem się w namiocie i tak już miałem i spać, po prostu puściłem sobie taki delikatny, elektroniczny kawałek, melodyjny, no i po prostu miałem łzy w oczach, nie? Jakby na zasadzie, to mi pozwoliło. Tak, po prostu jakby zamknąć to, gdzie się znalazłem, na zasadzie, będąc po prostu gdzieś tam odczuwając tą muzykę. Więc na pewno czasem jest tak, że słucha się tam rzeczy, których na co dzień byś nie słuchał, ale na pewno też jest tak, że po prostu ta muzyka, jakby też taki. Typowy... Fajnie, że, że też zamknęła ci jakąś rzecz w głowie i, i pomogła tak. w tym ciekawa e, którego pewnie normalnie nie zwróciłbyś na niego uwagi, ale w tym momencie zadziałał. Przepraszam, że ci się wciąłem, ale tutaj tak Proszę trzeba. E, moje ostatnie pytanie w tej wspaniałej rozmowie dzisiejszej, najdłuższej w historii MadiBadi Hour. Co jest kluczem do szczęścia w twoim życiu? No to myślę, że jakby to, to już padło, czyli wolność. Jakby fakt, że, że nawet po prostu, jak sobie wymyśliłem jakieś abstrakcyjne cele i coś, co chcę zrealizować w życiu, to, mm, no to po prostu byłem to w stanie zrealizować, że w momencie, kiedy coś mnie krępowało, to po prostu jakby z tego się wyswobadzałem i e, wyswobadzałem i, i jakby ta wolność pozwoliła mi to realizować. Wiem, że jakby wolność może być różnie odbierana i jakby, no widziałem też że były różne sytuacje w życiu i, i byłem też w różnych krajach, gdzie jakby no, no, różnie bywa z tą wolnością, czy po prostu możliwościami, które się ma na starcie. Natomiast wiem, że jakby w pewnym jakimś tam aspekcie po prostu, no miałem też szczęście w życiu i, i bo też można powiedzieć, że mm, no, o wiele rzeczy takich podstawowych, których nie wiem, w krajach nie wiem, chociażby Afryki, gdzie też byłem na wolontariacie, po prostu nie można sobie na to pozwolić. Natomiast myślę, że najważniejsza to jest rzeczywiście wolność decydowania o sobie. Chciałbym jeszcze dodać, że wcale nie miałeś tak łatwo, ci się wydaje, ale, bo jednak te twoje historie nie układają się w taką różową układankę świat jest twój, tylko udowodnij, że świat jest twój. I wydaje mi się, że to udowodniłeś, udowadniasz, jeszcze będziesz udowadniał i tego ci życzę, żebyś nie zgasił. Tej zajawki i tego, co cię karmi, bo ewidentnie to cię karmi, to co robisz. Moim dzisiejszym gościem Muddy Body Hour, 24 odcinek, był Oswald Rodrigo Pereira. Wspaniały człowiek. Myślę, że mogę powiedzieć już teraz, w czasie przyszłym, legenda. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będzie to legenda, która będzie wracać z kolejnymi historiami. Życzę ci udanych wypraw, tyle samo powrotów, ile wyjazdów, i żebyś czuł się dobrze z tym, co robisz. Dzięki serdeczne do usłyszenia do zobaczenia do usłyszenia